Dzień dobry Państwu. Chciałem wszystkich serdecznie powitać w imieniu Kongresu Nowej Prawicy, telewizji ASME i Fundacji Akademia Patriotów. Zorganizowaliśmy konferencję, której tytuł brzmi mniej więcej tak: czy rok dobrej zmiany jest rokiem zmarnowanych szans dla idei wolności? Ja powiem kilka słów i tutaj prelegenci pociągną temat dalej. Także chciałem powiedzieć taką rzecz, że moim zdaniem jest to rok zmarnowanych szans, jeśli chodzi o ideę wolności. Są takie dwa główne czynniki, które o tym świadczą. Pierwszy czynnik to jest deficyt budżetowy. W tym roku ma być 59,3 miliarda złotych. I opłata za pożyczone pieniądze. To jest 56 miliardów złotych. I cała budowa, jak to niektórzy mówią, rekonstrukcyjnej grupy sanacyjnej, która odbudowuje drugą Rzeczpospolitą poprzez państwowe pieniądze, trwa w najlepsze. Ja nie będę mówił długo, tylko przytoczę jedną wypowiedź pana Jarosława Kaczyńskiego, głównego architekta budowy tej drugiej Rzeczpospolitej w postaci trzeciej, a w zasadzie czwartej, bo mówi, że buduje czwartą. I tą wypowiedź wypowiedział w Toruniu kilka dni temu. Powiedział tak: najpierw państwo, później własność, bez której nie może istnieć wolność jednostki, no i rynek. Czy rynek może istnieć bez państwa? Państwo musi zagwarantować bezpieczeństwo ogólne, osobiste tych, którzy funkcjonują na rynku, bezpieczeństwo obrotu. Musi powołać także różnego rodzaju instytucje, które funkcjonują na rynku w związku z rynkiem, no i przede wszystkim pieniądz. To jest cała wypowiedź. Z tej wypowiedzi wynika, że żadnych zmian jako wolnościowcy spodziewać się nie możemy, ponieważ będą nowe urzędy, nowa ingerencja w gospodarkę, nowe ograniczenia. Powiem Państwu tylko, że w ciągu ostatnich dwóch tygodni, a w ciągu roku, to powstało około 20-25 różnego rodzaju biurokratycznych agencji, a w ciągu ostatnich dwóch tygodni powstała Społeczna Agencja Najmu, tak, i Polska Agencja Antydopingowa. Także jeden tydzień, dwa tygodnie, już dwie nowe agencje. Oddaję głos panu Stanisławowi Michalkiewiczowi. No ja niestety muszę się przyłączyć do tej pesymistycznej opinii, ale nawet nie dlatego, że rok został, że w tym roku zostały zmarnowane szanse, bo nie wiem nawet, czy one kiedykolwiek zaistniały w ciągu ostatniego roku. Natomiast te szanse wydają się pogrzebane również na lata następne z tego powodu, że Prawo i Sprawiedliwość uruchomiło przynajmniej jeden program rozdawniczy i zapowiada uruchomienie następnych programów rozdawniczych. Mówię o programie Rodzina 500+ i o programie Mieszkanie Plus. Będą również inne tego typu programy. No i od tych programów prawdopodobnie nie będzie odwrotu. W każdym razie będzie bardzo trudno taki odwrót przeprowadzić, zachowując procedury demokratyczne, dlatego że świadczenia czy uprawnienia z tytułu tych programów są już w tej chwili uznawane i będą uznawane za prawa nabyte. No i będą chronione przy pomocy niezawisłych sądów i całego aparatu państwowego. W związku z tym, jeśli nawet Prawo i Sprawiedliwość nie wygrałoby wyborów, co jest bardzo mało prawdopodobne, zważywszy na właśnie uruchomienie i rozbudowywanie programów rozdawniczych, to każdy następny rząd musiałby i będzie musiał siłą rzeczy te programy realizować i odpowiednio do tego przykrawać politykę finansową państwa, a co za tym idzie, powiększać deficyt budżetowy i powiększać dług publiczny. To oczywiście nie pozwoli na jakiekolwiek odblokowanie narodowego potencjału gospodarczego, a więc będzie pogłębiało taki etatystyczny charakter państwa, etatystyczny model państwa, czy wręcz
socjalistyczny model państwa, tym bardziej, że nawiązując do tego, o czym wspomniał tutaj kolega Rajca, pan prezes Kaczyński podczas tego wykładu w Toruniu no, przedstawił coś w rodzaju manifestu socjalistycznego, który można tam go krytykować z tego powodu, że on jest ahistoryczny i w ogóle no, nie wytrzymuje krytyki w świetle takiego nawet potocznego doświadczenia. Takie tezy, że własność nie może istnieć bez państwa, że rynek nie może istnieć bez państwa, to są poglądy ahistoryczne, ale to nie ma znaczenia w sytuacji, kiedy wydaje się, że ten manifest socjalistyczny wychodzi naprzeciw oczekiwaniom znacznej części polskiego społeczeństwa, które jest stęsknione za ustrojem socjalistycznym. Jeżeli nawet się w przeszłości przeciwko niemu buntowało, to nie dlatego, że mu się ustrój socjalistyczny nie podobał, tylko nie podobała się Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. Więc jeżeli socjalizm będzie w Polsce zaprowadzony bez Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, to jest program, który wychodzi naprzeciw oczekiwaniom znacznej części naszego społeczeństwa. I wreszcie ostatnia sprawa, to jest 3-milionowa prawie emigracja. Otóż zaryzykuję pogląd, że wyemigrowali ci ludzie, którym najbardziej zależało na wolności. Tym, którzy zostali, już tak bardzo na wolności nie zależy. W związku z tym żadnego programu wolnościowego nie będzie można w Polsce realizować. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, chociażby po to, żeby się troszeczkę różnić od przedmówców, to ja przekornie powiem, że chyba coś z tej wolności było. Przecież mamy najnowszego wielkiego człowieka wolności. Jarosław Kaczyński został z wielką pompą ogłoszony człowiekiem wolności. Więc no, skoro oficjalna propaganda rządowa się tego trzyma, no to chyba coś w tym musi być w końcu. Skoro jest propaganda, no to po to, aby w nią przynajmniej częściowo wierzono. Szanowni Państwo, oczywiście to nie muszę mówić, że to jest, że przynajmniej dla mnie rodzaj pewnej takiej ironii, czy wręcz żartu, i to mi się bardzo kojarzy z takim starym dowcipem o Związku Radzieckim, kiedy opowiadano, że w Moskwie rozdaje się na Placu Czerwonym samochody. No ile w tym było prawdy, no to wiemy, nie w Moskwie tylko chyba gdzieś tam odejście, nie samochody, tylko rowery i nie rozdaje tylko kraty. I troszkę tak jest z tą wolnością, bo jeżeli słyszymy też, że Jarosław Kaczyński mówi oficjalnie, że w Polsce jest co prawda wolny rynek, ale podlegający daleko idącym ograniczeniom, no to znaczy, że Jarosław Kaczyński w tę wolność po prostu, w ten wolny rynek nie wierzy i nie ma się tutaj co do tego oszukiwać. Sytuacja jednak, no, że tak powiem, gorzko i szybko weryfikuje to stanowisko, ponieważ może niektórzy z Państwa pamiętają, może nie, 26 listopada odbyło się w Sejmie takie forum wolnościowe, którego miałem zaszczyt być organizatorem i tam rozłożyliśmy na części pierwsze plan Morawieckiego i wtedy już, a tak naprawdę dużo wcześniej, bo to był rodzaj takiego podsumowania, wtedy już ponad wszelką wątpliwość zostało wyjaśnione, że z tego planu nic wyjść nie może. Jest oparte na absolutnie błędnych założeniach, przedkłada absolutnie błędne diagnozy. Znaczy, pewne diagnozy są słuszne, ale sposoby, recepty, sposoby leczenia tej naszej socjalistycznej gospodarki są zupełnie błędne i że to się musi po prostu źle skończyć. Wtedy jeszcze byliśmy karmieni właśnie tą propagandą rządową, która mówiła, że wszystko jest świetnie, że system podatkowy został uszczelniony, że państwo ma coraz więcej dochodów. I cóż się okazuje? Szanowni Państwo, w grudniu okazało się, że katastrofa. Że tak naprawdę finanse publiczne są w stanie strasznym. I to mimo, że w grudniu, proszę Państwa, po pierwsze Polacy najwięcej konsumują, bo najwięcej w całym roku kupują przed świętami, a po drugie każdy, kto prowadzi działalność, zresztą nie tylko, wie, że w grudniu przeszkodzimy podwójną zaliczkę na podatek dochodowy, a więc powinny te wyniki w grudniu być lepsze.
Tymczasem okazuje się, że były gorsze, a to słynne uszczelnianie polegało po prostu na tym, i mam na to dowody, bo przychodzą do mnie bardzo często przedsiębiorcy, że rząd po prostu wydał dyrektywę wstrzymywania zwrotu VAT-u osobom, które jak najbardziej się należały i co do których działalności nie ma żadnych wątpliwości i były zawsze zwracane. Po prostu teraz jest dyrektywa zwracania, zatrzymywania zwrotu tegoż VAT-u. Więc znowuż mieliśmy do czynienia z taką sztuczną księgowością, kreatywną księgowością, w dużo większym stopniu chyba niż niestety nawet pana ministra z niesławnej pamięci Rostowskiego. Proszę Państwa, więc plan Morawieckiego się sypie. Ja już od ponad roku naprawdę, można to sprawdzić, mówię, że całą tą politykę można określić skrótem kefir od słów kolektywizm, etatyzm, fiskalizm, interwencjonizm, redystrybucja, czyli socjalizm po prostu. Jak powiedziała Margaret Thatcher, że socjalizm się kończy wtedy, kiedy kończą się cudze pieniądze. Powoli rząd dochodzi do ściany, dowiadujemy się, że już tylko 27 miliardów zabrakło do tego, żeby osiągnąć próg ostrożnościowy, co by oznaczało, że rząd już nie ma innego wyjścia, tylko musi więcej pożyczać, ale żeby pożyczać, musi te progi likwidować, więc boję się, że niestety będzie próba rozmontowywania tych bezpieczników i będziemy się zadłużać jeszcze bardziej, bo jakoś nie wierzę w to, żeby rząd nagle zmienił zdanie i poszedł po rozum do głowy i zaczął oszczędzać, rzeczywiście obcinać te wydatki i tak dalej, i tak dalej. No, dla nas wolnościowców jest to tyle dobre, już powoli zaczynam, już powoli kończę, bo będziemy przechodzić zaraz do zasadniczej części tego spotkania, że coraz więcej osób się przekonuje, że to, co my mówimy od lat, po prostu jest prawdą, że nie tędy droga, że budowa tej gospodarki oparta na tych socjalistycznych wykładnikach się nie sprawdza, że musimy zerwać w końcu z tymi złymi tradycjami, niestety też postsolidarnościowych rządów wierzących w socjalizm z ludzką twarzą, kapitalizm kompradorski, o którym pan redaktor Tyla zawsze nam opowiadał i tak dalej, a po prostu pójść do porozum do głowy, kiedy kończą się wszystkie złe rozwiązania, kiedy zawodzą wszystkie rozwiązania pozpora na zdrowy rozsądek. I ten rok będzie takim rokiem, jak sądzę, bo to już widać po finansach, rokiem otrzeźwienia, zrozumienia, że nie tędy droga i no mam co tu dużo mówić. Nadzieję, że początkiem końca tej władzy, która po prostu żyje na koszt przyszłych pokoleń, które jednak raczej wolno wyjeżdżać niż zostawać w Polsce. To tyle z mojej strony, tylko chciałem Państwu dowiedzieć, że ze względu na posiedzenie klubu, ja niedługo będę musiał opuszczać, ale zostają Państwo w świetnych rękach. I z całą pewnością nie będę się Państwa nudzić. Dziękuję. W takim razie oczekujemy na pytania od dziennikarzy, tak szybciutko, dobrze? W sprawie, o której tutaj mówiliśmy. Słucham. To wczoraj posiedzenie klubu i dzisiaj posiedzenie klubu? A jutro? Ale to nie jest pytanie. Ale jest dziennikarzem. Zobaczymy. Czy są jakieś pytania od dziennikarzy? Jeżeli nie ma, to kończymy konferencję. Dziękujemy wszystkim dziennikarzom i do następnego razu. To w takim razie zaczynamy drugą część spotkania. Pierwszą mamy za sobą. Jeszcze? Aha, dobra. To musimy. Panowie, przepraszam bardzo, ale trzeba przychodzić punktualnie, a jeżeli ktoś się spóźnia, to nie może narażać publiczności, która przyszła punktualnie tylko dlatego, że jest spóźnialskim. Będziemy zaczynali w tej chwili. I proszę nas nie strofować tutaj, bo proszę się nauczyć grzeczności. No więc jest 10 po 6, więc trzeba się było zainstalować, a nie teraz wygłaszać jakieś głupie uwagi. Przepraszam bardzo, dosyć tego No w każdym razie po tym przesileniu emocjonalnym przystępujemy do drugiej części naszego spotkania. Naszym gościem dzisiaj jest pan Stanisław Michalkiewicz. Chcę powiedzieć, że tytuł dzisiejszego spotkania brzmi Polska po przesileniu politycznym. Pan Stanisław ma na myśli to, co się stało w grudniu w Sejmie. No i wtedy następowała próba przemeblowania pewnego układu, nie udała się i tak dalej. W każdym razie ja oddaję głos panu Stanisławowi i zaczynamy. Proszę bardzo.
Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, no, mamy dzisiaj dzień wyjątkowy. Można by powiedzieć, cytując wierszyk, że wielkie święto dziś u Gucia, bo przyjechała do nas nasza złota pani. Niecodziennie nam się zdarza taki zaszczyt, niecodziennie się zdarza takie święto. Na naszej uliczce też słońce zaświeciło. Nasza złota pani przyjechała. Trzeba by trochę wyjaśnić, snop światła rzucić na przyczyny, dla których nasza złota pani pofatygowała się do naszego bantustanu. Otóż wydaje się, że przyczyna tkwi w przedsięwzięciu zaplanowanym, w kombinacji operacyjnej zaplanowanej w grudniu. 16 grudnia, jak Państwo pamiętacie, odbyła się próba dokonania, przeprowadzenia przesilenia politycznego w naszym nieszczęśliwym kraju. Część opozycji parlamentarnej, wykorzystując pretekst w postaci obrony wolności słowa, próbowała zablokować możliwość uchwalenia ustawy budżetowej. Wolność słowa była tylko pretekstem, bo tam tak naprawdę nikomu na niej nie zależy. Natomiast niedopuszczenie czy zablokowanie możliwości uchwalenia ustawy budżetowej w konstytucyjnym terminie już rodzi skutki prawne w postaci powstania możliwości skrócenia kadencji Sejmu i rozpisania nowych wyborów. Decyzja w takiej sprawie należy do prezydenta, a wiadomo było, że pan prezydent Duda takiej decyzji nie ośmieliłby się podjąć. Ale właśnie o to chodziło, że on takiej decyzji by nie ośmielił się podjąć i wtedy zostałby oskarżony o łamanie konstytucji. To pretekst byłby taki bardziej konkretny niż te wszystkie poprzednie. No a w tym momencie grupa blokująca salę plenarną Sejmu proklamowałaby się jako alternatywny ośrodek władzy. W takiej sytuacji wiele zależy od międzynarodowego uznania, przynajmniej w ramach Unii Europejskiej. No i widzimy, że tutaj te posunięcia były chyba skoordynowane, bo na 21 grudnia zostało wyznaczone posiedzenie Komisji Europejskiej w sprawie polskiej. Komisja Europejska miała podjąć jakieś stanowcze decyzje w sprawie polskiej. Trudno sobie wyobrazić, żeby Jean-Claude Juncker, przewodniczący Komisji Europejskiej, podjął taką decyzję bez zgody naszej złotej pani, albo nawet bez jej inspiracji. Na taką samowolkę by się z całą pewnością nie odważył. Skoro tak, no to tym bardziej, że Komisja Europejska od stycznia ubiegłego roku prowadzi wobec Polski bezprecedensową procedurę badania stanu demokracji i praworządności. No i co więcej, w lipcu ubiegłego roku postawiła polskiemu rządowi coś w rodzaju ultimatum w postaci tak zwanych zaleceń. Termin tego ultimatum upłynął bezskutecznie 27 października. Pani Beata Szydło powiedziała wprawdzie, że rząd Polski na te zalecenia odpowie, ale jednocześnie scharakteryzowała je jako niemerytoryczne, tylko ideologiczne i polityczne. W tej charakterystyce nie trudno się dopatrzeć krytyki tych zaleceń. W związku z tym, zresztą do dzisiejszego dnia nie odpowiedziała pani premier na te zalecenia. Na konferencji prasowej dzisiaj w obecności pani naszej złotej, nasza złota pani wyraziła nadzieję i wyraziła nawet radość z zapowiedzi, że polski rząd na te zalecenia jednak odpowie. Więc wszystko jeszcze przed nami. Proszę Państwa, ale nie uprzedzajmy tu faktów. Otóż Komisja Europejska w tych warunkach byłoby zupełnie naturalne, gdyby podjęła wobec Polski jakieś stanowcze decyzje. Na przykład gdyby uznała, że prawdziwy ośrodek
upadek demokratycznej władzy w Polsce. To są właśnie, to jest właśnie to grono polityków protestujących przeciwko tam faszystowskiemu reżimowi i tak dalej, i tak dalej. No i wtedy mielibyśmy sytuację bardzo ciekawą, bo z jednej strony rząd i prezydenta, ale z drugiej strony uznany przez część przynajmniej społeczności międzynarodowej demokratyczny ośrodek władzy. Decydujące byłoby w tej sytuacji stanowisko naszej niezwyciężonej armii. No a widzimy chociażby po kuracji przeczyszczającej, która w tej chwili została naszej niezwyciężonej armii zaaplikowana, że tam nie wiadomo, jakby się nasza niezwyciężona armia w tej sytuacji zachowała, czy nie stanęłaby na nieubłaganym gruncie demokracji i praworządności, czując za sobą poparcie niemieckie i poparcie innych gremiów kierowniczych Unii Europejskiej. Proszę Państwa, niezależnie od tego, na inspirację niemiecką wskazuje jeszcze jedna okoliczność, mianowicie 16 grudnia przyjechał do Wrocławia ni stąd, ni zowąd pan Donald Tusk, no i wygłosił tam buńczuczne przemówienie. Wydawało się, że ja w każdym razie oczyma duszy widzę taką scenę, jak nasza złota pani go tam podkręca. No słuchaj, frędzlu, chcesz być tu prezydentem, to ruszaj się, 10 tu jazda do Breslau i tam gadaj, pilnuj interesu, prawda? Więc to najwyraźniej, jeśli nawet nie w tych słowach, to przynajmniej w tym duchu taka inspiracja wobec Donalda Tuska musiała się pojawić, tym bardziej, że on jeszcze wtedy nie wiedział, czy będzie się ubiegał ponownie o stanowisko przewodniczącego Rady Europejskiej, czy też już raczej będzie tutaj starał się o uzyskanie stanowiska prezydenta naszego Bantustanu. Proszę Państwa, dzisiaj żyjemy w takich czasach, że same rewolucje pałacowe nie wystarczają, że musi być taka, jakieś muszą być sceny myśliwskie temu towarzyszyć, żeby również lud był wciągany, lud, czyli suweren, żeby był wciągany w takie kombinacje operacyjne. To też kiedy tylko w Sejmie rozpoczęła się blokada mównicy i sali plenarnej, wokół Sejmu zaczęli się gromadzić, ściągani w trybie alarmowym konfidenci zorganizowani w Komitecie Obrony Demokracji i w innych organizacjach tego typu. No i o randze zadania, jakie zostało tutaj wyznaczone, świadczyła obecność, osobista obecność najstarszego kiejkuta III Rzeczypospolitej w osobie pana generała Marka Dukaczewskiego, który osobiście się pofatygował, żeby tam dopilnować sprawy i swoją obecnością podkręcić trochę tych konfidentów do większej gorliwości. I rzeczywiście, kiedy demonstrujący przed Sejmem zobaczyli pana generała we własnej osobie, to prześcigali się w gorliwości, tam rzucali się pod samochody, a pan Diduszko nawet udawał nieboszczyka. Potem, jak się okazało, że już tam nie trzeba, to wstał, otrzepał się i tak, ale przedtem nawet żona w takiej pozie zbolałej wdowy, niczym jakaś Matka Boska marksistowska tam się nad nim pochylała, prawda? Dlatego marksistowska, że pani Diduszkowa w cywilu jest współpracownicą krytyki politycznej, więc ten przymiotnik marksistowska jest jak najbardziej na miejscu. Proszę Państwa, no i kiedy wydawało się, że wszystko jest przygotowane, okazało się, że niezupełnie, dlatego że moment zaskoczenia, to znaczy ten pozór legalności, który w postaci zablokowania ustawy budżetowej, że moment zaskoczenia został zmarnowany. Wirtuos intrygi Jarosław Kaczyński wyprowadził część posłów do sali kolumnowej Sejmu i tam ustawa budżetowa została uchwalona.
w związku z tym ten pretekst, ten pozór legalności przestał istnieć, stał się już tylko przedmiotem potępieńczych swarów między rozmaitymi utytułowanymi krętaczami. Jedni utytułowani krętacze natychmiast zaczęli podnosić zarzuty, że ten budżet jest nielegalny, bo został uchwalony w sali kolumnowej, a nie w sali plenarnej, a inni powiadali, że to nie ma znaczenia, no jak to, wszystko jedno. Przecież Sejm nie polega na tym, że posłowie zasiadają swoimi zadami w określonych miejscach na sali, tylko na tym, że są posłami i wszystko jedno, nawet pod krzakiem, jakby uchwalili ustawę budżetową, no to ona jest uchwalona i tyle, bo to posłowie tworzą Sejm, a nie sala, prawda? To Sejm to... Więc wydawało się, że to jeden, ale bez, mimo to jednak kombinacja operacyjna mogłaby być kontynuowana, gdyby nie druga okoliczność. Otóż, proszę Państwa, wydawało się, że ta data przesilenia politycznego nie została wyznaczona przypadkowo. Otóż po pierwsze 16 grudnia, to jest prawie przed świętami Bożego Narodzenia, kiedy ludzie mają inne tam zmartwienia, co innego już tam się zastanawiają, jakby to wypić, zakąsić, prawda, i pogrążyć się w nirwanie. Ale drugim powodem było to, najwyraźniej Niemcy przecenili głębokość bezkrólewia panującego w Stanach Zjednoczonych po wyborze nowego prezydenta i przed objęciem przez niego urzędowania. Jak wiadomo, 8 listopada został wybrany nowy prezydent Donald Trump, no ale objęcie przez niego urzędu nastąpiło dopiero 20 stycznia. W związku z tym między 8 listopada a 20 stycznia panuje w Stanach Zjednoczonych coś w rodzaju bezkrólewia. No i mogło się wydawać, że w Berlinie mogli dojść do wniosku, że właśnie w tym momencie najlepiej będzie, najbezpieczniej będzie przeprowadzić przesilenie polityczne w Polsce. No a potem już te skutki, z tymi skutkami przesilenia politycznego nowy prezydent Stanów Zjednoczonych będzie musiał po prostu się liczyć w tym sensie, że będzie musiał je przyjąć do wiadomości. Tymczasem okazało się, że bezkrólewie w Stanach Zjednoczonych no może i jest, ale nie jest aż tak głębokie, jak to się niektórym chyba w Berlinie wydawało, bo 15 grudnia, więc w przeddzień jest rozpoczęcia kombinacji operacyjnej, do Warszawy przyjechał z króciutką, kilkugodzinną wizytą Rudolf Giuliani, współpracownik prezydenta elekta Donalda Trumpa, który odbył dwugodzinną rozmowę z prezesem Jarosławem Kaczyńskim. Podczas tej dwugodzinnej rozmowy okazało się, że obydwaj rozmówcy mają wspólnych znajomych, a właściwie jednego wspólnego znajomego, ale to za to takiego, który starczy za cały legion wspólnych znajomych, mianowicie pana Leiba Fogelmana. No i mimo, że wszystko zostało przygotowane, skoordynowane, jak widzimy, i Komisja Europejska, i Donald Tusk, i demonstracje przed Sejmem, i blokada, i nawet grono przyszłych, że tak powiem, dygnitarzy, demokratów szczerych, nagle wszystko się zastopowało, tak jakby czyjaś mocna ręka wcisnęła hamulec. Mimo wszelkich przygotowań wszystko poleciało w jednej chwili na pysk. Przypuszczam, że Berlin został poinformowany, że aż tak dobrze to nie będzie. Na razie wstrzymujemy całą akcję. Lepiej nie ryzykujcie i tak dalej. Jeżeli głos z zaświatów się odezwał tak potężny, no to oczywiście zadziałało to hamująco na wszystkich i taką trąbką, która zatrąbiła do odwrotu, był artykuł w Die Welt, gazecie miarodajnej, w której mogliśmy przeczytać, że no,
chyba jednak trzeba będzie się pogodzić, przynajmniej do czasu, z istnieniem Jarosława Kaczyńskiego. No, proszę Państwa, w polityce fakt to tak jak w religii dogmat. Nie dyskutuje się z dogmatami, tylko się je przyjmuje do wiadomości. I skoro się okazało, że Jarosław Kaczyński istnieje, no to trzeba się z jego istnieniem pogodzić, przynajmniej do czasu. No a skoro już trzeba się z jego istnieniem przynajmniej do czasu pogodzić, no to nie było innej rady, tylko nasza złota pani musiała przyjechać do naszego Bantustanu, żeby z samym naczelnikiem państwa, bo wprawdzie spotkała się i z panem prezydentem, z panią premier Beatą Szydło nawet dwukrotnie, ale no to wszystko nie ma znaczenia bez rozmowy u źródła. I prawdopodobnie tutaj jakieś ustalenia zapadną, jakiś modus vivendi, przynajmniej tymczasowy, zostanie ustalony. Warto w związku z tym zwrócić uwagę, z czym pani nasza złota tutaj przyjechała. Otóż dwa dni przed przyjazdem do Warszawy nasza złota pani zaczęła głośno mówić o poparciu dla idei Europy dwóch prędkości. Z komentarzy, jakie pojawiły się w związku z tym w rządowej telewizji, wynikało, że koła rządowe zostały zaskoczone tą deklaracją, mimo że od co najmniej roku w kręgach rządowych powtarza się i to pani Szydło, i pan minister Waszczykowski, zresztą Jarosław Kaczyński sam wielokrotnie powtarzał, że no Unia Europejska oczywiście tak, ale na zupełnie innych zasadach niż dotychczas. No więc Europa dwóch prędkości to jest odmiana jakichś innych zasad, ale wydaje się, że rząd był zaskoczony takim obrotem sprawy, z czego wyciągam wniosek, że po prostu tylko mówił o tym, że to dobrze było oprzeć Europę na jakichś innych zasadach, ale te inne zasady w ogóle nie zostały sprecyzowane, że ani pan minister Waszczykowski, ani pani premier, ani Jarosław Kaczyński nie miał żadnego planu awaryjnego, żeby zaproponować naszej złotej pani jakieś nowe zasady funkcjonowania Unii Europejskiej. Pewne wskazówki co do tego, jakie nowe zasady Unii Europejskiej są preferowane przez nową administrację amerykańską, pewne informacji dostarcza nam wywiad, jakiego udzielił pan Theodor Malloch, kandydat prezydenta Trumpa na ambasadora Stanów Zjednoczonych przy Unii Europejskiej. Otóż on się opowiedział, on w ogóle zaczął od tego, że no, od wyrażenia obawy, czy euro przetrwa 12, najwyżej 18 miesięcy, no i w ogóle czy sama Unia Europejska jeszcze przetrwa. Więc kandydat na ambasadora przy Unii Europejskiej, jeżeli on takie rzeczy mówi, no my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że dyplomacja służy do ukrywania myśli, a nie do szczerego ich wyrażania, a ten niczego nie ukrywając mówi po prostu nie tyle, bo to są nie tyle jego obawy, tylko on zdradza nam, jakie zadania ma do wykonania jako ambasador Stanów Zjednoczonych przy Unii Europejskiej. Co to znaczy? Że Unia Europejska nie przetrwa przynajmniej na dotychczasowych zasadach. Proszę Państwa, warto się na chwilę zatrzymać, o co tutaj może chodzić. Otóż, jak wiadomo, pierwotnie współpraca europejska funkcjonowała według formuły konfederacji, to znaczy Związku Państw. Dopiero w 1993 roku wejście w życie traktatu z Maastricht spowodowało odejście od formuły konfederacji, czyli Związku Państw, ku formule federacji, czyli państwa związkowego. I traktat z Maastricht to jak gdyby zatwierdził, a traktat lizboński to
uściślił i utrwalił strukturę Unii Europejskiej jako państwa związkowego. No i z punktu widzenia amerykańskiego Donald Trump nie ukrywał specjalnie, bo on tak mówi czasami rzeczywiście bardzo szczerze, nie ukrywał specjalnie, że z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych nie jest korzystna niemiecka hegemonia w Europie. On powtórzył właściwie opinię Margaret Thatcher, która była przeciwna i zjednoczeniu Niemiec i Unii Europejskiej, traktując ją jako, zresztą sama o tym otwartym tekstem mówiła, że Unia Europejska to jest narzędzie niemieckiej hegemonii w Europie. A była przeciwna jeszcze zjednoczeniu Niemiec, bo uzasadniała to tak, że ona tak kocha Niemców, że życzyłaby im, żeby mieli nie dwa państwa, tylko 20. Tylko 20, więc tu wyraźnie widać, jakie jest anglosaskie stanowisko w tej sprawie. No, Wielka Brytania ustami Margaret Thatcher wyraziła to expressis verbis. No a Donald Trump właściwie teraz te opinie po niej, te jej opinie powtórzył. To znaczy, że z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych byłoby najlepiej, gdyby Europa, gdyby Unia Europejska, gdyby Europa wróciła do pierwotnej formuły współpracy, to znaczy do formuły konfederacji, żeby odeszła od formuły federacji, bo formuła federacji siłą rzeczy narzuca niemiecką hegemonię, a formuła konfederacji już tę hegemonię rozmywa. Tym bardziej jest to program ciekawy, że wychodzi naprzeciw oczekiwaniom przynajmniej niektórych narodów europejskich, które no, czują się jakoś tak zagrożone albo w każdym razie zaniepokojone narastaniem niemieckiej hegemonii i zwłaszcza zaniepokojone próbami przywrócenia pruskiej dyscypliny w Unii Europejskiej. Warto przypomnieć, co się stało, kiedy już ogłoszone zostały wyniki brytyjskiego referendum w ubiegłym roku, że Wielka Brytania jednak z Unii Europejskiej chce wyjść. No to w Berlinie zebrała się Wielka Trójka. W Berlinie zebrała się Wielka Trójka, nasza Złota Pani, francuski prezydent Franciszek Hollande, który najwyraźniej pogodził się z rolą owczarka niemieckiego, no i ówczesny premier włoski Mateusz Renzi. I ta Wielka Trójka opowiedziała się za pogłębianiem integracji w ramach Unii Europejskiej. Nawiasem mówiąc, dzisiaj to powtórzyła podczas konferencji prasowej z naszą Złotą Panią, pani premier Beata Szydło. I nawet powiedziała dlaczego. Żeby już nikomu nie przychodziły do głowy takie pomysły jak Brexit. Pani Beata Szydło to powiedziała, więc widać wyraźnie, że groźba powrotu do Europy dwóch prędkości podziałała trzeźwiąco na panią Szydło przynajmniej. Nie wiem, czy pan prezes Kaczyński jej za to nie obsztorcuje, nie natrze jej uszu. No ale to zobaczymy, co będzie, jaki komunikat się ukaże po rozmowie prezesa Kaczyńskiego z naszą Złotą Panią. Proszę Państwa, to jest tylko to, co mówię, to jest tylko ilustracja, jedna ilustracja tego, jak sytuacja, jak wydarzenia zachodzące na najwyższej, czy przynajmniej wyższych półkach polityki światowej przekładają się na sytuację wewnętrzną naszego Bantustanu i na politykę, którą nasze państwo prowadzi. Żeby lepiej zrozumieć mechanizm tego przełożenia i przy okazji lepiej uzyskać lepsze rozeznanie tego, co się może stać w najbliższym czasie przewidywalnym, to dobrze by było cofnąć się do 17 września 2009 roku, kiedy to prezydent Obama dokonał słynnego resetu
w stosunkach amerykańsko-rosyjskich. To znaczy, kiedy wyprowadził, czy kiedy wycofał Stany Zjednoczone z aktywnej polityki w tej części Europy, w Europie Środkowo-Wschodniej. Dlaczego prezydent to wywołało oczywiście natychmiast próżnię polityczną, którą natychmiast wypełnili strategiczni partnerzy, to znaczy Niemcy i Rosja. I to się natychmiast zaczęło przekładać na sytuację w naszym nieszczęśliwym kraju. Dlaczego prezydent Obama dokonał tego resetu? No, tego nie wiem, bo on mi się nie zwierzał, ale warto przypomnieć, w związku z tym jesteśmy skazani na domysły, proszę Państwa, ale skoro już jesteśmy skazani, to nie żałujmy sobie, domyślajmy się. Drugi raz nie będziemy za to samo skazani, w związku z tym nie bójmy się już, domyślajmy się bez lęku. Ja się na przykład domyślam, że ma to związek z wydarzeniem, jakie zaistniało miesiąc wcześniej, dokładnie 18 sierpnia 2009 roku, kiedy to izraelski prezydent Szymon Peres spotkał się w Soczi z rosyjskim prezydentem Dmitrem Miedwiediewem. Z tego spotkania nie ukazał się żaden komunikat, ale prezydent Peres wypowiedział się na ten temat do jednej z izraelskich gazet. Powiedział, że złożył prezydentowi Miedwiediewowi dwie obietnice. Pierwszą, że Izrael nie uderzy na Iran. No i nie uderzył. A drugą, że on, to znaczy prezydent Peres, namówi prezydenta Obamę do wycofania elementów tarczy antyrakietowej ze środkowej Europy. No i chyba go namówił, bo miesiąc później prezydent Obama nie tylko te elementy wycofał, ale w ogóle wycofał Stany Zjednoczone z aktywnej polityki, co spowodowało wypełnienie tej politycznej próżni przez strategicznych partnerów. I proszę Państwa, natychmiast się to przełożyło na sytuację w naszym nieszczęśliwym kraju. Jeszcze nie ucichły echa deklaracji prezydenta Obamy 17 września, a już w stosunkach polsko-rosyjskich rozpoczęła się epoka dyplomacji ikonowej. Z klasztoru świętego Niła w Rosji przybyła na Jasną Górę delegacja zakonników prawosławnych, którzy poprosili o podarowanie im kopii cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Oni mieli ten obraz zawieźć do Rosji, umieścić w sanktuarium, otoczyć kultem i tak się stało. Ta prośba została spełniona, co zapoczątkowało serię obopólnych wizyt połączonych z wymianami świętych obrazów. Rosjanie przywozili swoje święte obrazy do nas, nasze delegacje wywoziły do Rosji nasze święte obrazy i ta dyplomacja ikonowa została uwieńczona spektakularnym wydarzeniem w sierpniu 2012 roku. Do Warszawy przyjechał jego świątobliwość patriarcha Moskwy i Wszechrusi Cyryl, który na Zamku Królewskim w Warszawie z arcybiskupem Józefem Michalikiem, ówczesnym przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski, podpisał deklarację o pojednaniu między narodami polskim i rosyjskim. Patriarcha Cyryl to jest ciekawa postać. Ja czasami jako ruski agent, bo to tak zostałem z nominacji judeochrześcijańskiego portalu Fronda, portalu poświęconego, mianowany ruskim agentem, więc jako ruski agent od czasu do czasu oglądam rosyjską telewizję, bo to ciekawa, tam się bardzo wielu informacji można dowiedzieć, bo z naszej to już nic, tylko tak potępieńcze sfary, co kto powiedział i co to ma tam znaczyć i tak dalej, takie magiel kompletny, a tam jeszcze jakieś informacje bywają. No i kiedy ten patriarch Cyryl został patriarchą Moskwy i Wszechrusi, to rosyjski odpowiednik naszej resortowej stokrotki, czyli pani redaktor Moniki Olenik, zaprosił go do telewizji, tam go posadziła go w fotelu, no i pierwsze pytanie na dzień dobry, pyta go tak, wasza świątobliwość, powiadają, że byliście agentem KGB. Na co patriarcha Cyryl powiada, da, no iż to. Proszę Państwa, to bardzo ciekawa odpowiedź jest patriarchy Cyryla, dlatego że ciekawa przez swoją wieloznaczność, bo on
ani nie potwierdził, ani nie zaprzeczył, bo to można rozumieć dwojako. No tak mówią, no i co? Prawda? Albo byłem, no i co? Właściwie no i nic. No to, tak, tak jak to. Niepotrzebnie nasz kukuniek, gdyby się takich odpowiedzi nauczył, to nie musiałby się tak miotać teraz od ściany do ściany, bo on przysięga się na Matkę Boską i tak dalej. No w ogóle okropne sytuacje. Poniżające takie, to naprawdę nie wypada, żeby były prezydent państwa tak się tarzał w smole i w pierzu. No ale jak tak lubi, to co może robić, prawda? Nic na to nie poradzimy. Proszę państwa, otóż nastąpiło podpisanie deklaracji o pojednaniu między narodami polskim i rosyjskim. Warto zwrócić uwagę na kilka aspektów. Otóż po pierwsze deklaracja o pojednaniu między narodami polskim i rosyjskim, par excellence polityczna deklaracja, została podpisana przez dwóch przedstawicieli kościołów, Cerkwi Prawosławnej i Kościoła Katolickiego. I chociaż ani wtedy, ani teraz nie brakowało u nas i nie brakuje płomiennych szermierzy konstytucyjnej zasady rozdziału Kościoła od państwa, to żaden nie ośmielił się pisnąć nawet słowa protestu. Nawet biłgorajski filozof, szalenie pryncypialny w takich sprawach, siedział jakby go zamurowało. Widocznie skądś wiedział, jakie moce są tu zaangażowane, że niech no, który piśnie, to mu pisną, od razu mu przypomną, skąd mu wyrastają nogi. Więc na wszelki wypadek się nie odzywał. Proszę państwa, druga sprawa, na którą chciałbym zwrócić uwagę państwa, to jest samo pojednanie. Pojednanie ma charakter dwustronny. Nie wystarczy, że naród polski się pojedna z rosyjskim. Jeszcze naród rosyjski musi się pojednać z polskim, bo jeżeli nie, no to nie ma pojednania. A nie trzeba specjalnie znać narodu rosyjskiego, żeby wiedzieć, że on się z narodem polskim pojedna na swoich warunkach, a nie na polskich. A na jakich warunkach? Proszę państwa, jeden warunek wchodzi w grę. Rosjanie od XVIII wieku nie mają do nas żadnego innego interesu, tylko taki, żebyśmy się zgodzili na status bliskiej zagranicy. Czasami chcą tylko, żebyśmy się zgodzili. Czasami nawet chcą, żebyśmy ten status bliskiej zagranicy polubili. Różnica polega na tym, że Rosjanie raz nas mocniej przyciskają do swojego serduszka. Jak nas tak mocno przycisną, to my nawet oddechu nie możemy złapać. Bo z tej miłości oczywiście. A jak nas tak słabiej przyciskają, no to nam się wydaje, że jesteśmy tu niepodlegli, że tu wszystko możemy i tak dalej. No taka, ale generalnie chodzi o, cały czas chodzi o to samo. To jest ten sam interes od XVIII wieku. Proszę państwa, jeszcze trzecia sprawa. Arcybiskup Michalik już po podpisaniu deklaracji, wypowiedzi dla jednej z gazet, powiedział, że na tym etapie nie mogliśmy tego nie uczynić. Z tego wynika, że zdawał sobie sprawę, że weszliśmy w jakiś etap, który ma swoje nieubłagane konieczności. No i co to za etap? Proszę państwa, 19 listopada 2010 roku rozpoczął się w Lizbonie dwudniowy szczyt NATO. I drugiego dnia, to znaczy 20 listopada, na tym szczycie NATO proklamowane zostało strategiczne partnerstwo NATO-Rosja. Proklamowanie strategicznego partnerstwa NATO-Rosja było ukoronowaniem rozciągniętego w czasie procesu kształtowania nowego porządku politycznego w Europie, który zastąpiłby rozsypujący się porządek jałtański, nieaktualny porządek jałtański. Ta erozja politycznego porządku jałtańskiego z 1945 roku rozpoczęła się, takie objawy zaczęły być widoczne w 1980 roku. I narastanie tych objawów erozji porządku jałtańskiego skłoniło przywódców sowieckich do postawienia sobie pytania, no co oni mają w tej sytuacji robić?
czy mają bronić porządku jałtańskiego za wszelką cenę, ale od razu się pojawiają następne pytania, czy jak wysoka będzie to cena, no i przede wszystkim, czy ta obrona będzie skuteczna, czy też wykonać manewr ucieczki do przodu. I kiedy sekretarzem generalnym sowieckiej partii został Michał Gorbaczow, sowieciarze zdecydowali się na wykonanie manewru ucieczki do przodu. W marcu 1985 roku na spotkaniu w Genewie Michał Gorbaczow zaproponował prezydentowi Ronaldowi Reaganowi podpisanie traktatu rozbrojeniowego, co przez ówczesnych komentatorów zostało odczytane jako wieszenie przez sowieciarzy białej flagi na znak, że uznają się za pokonanych w zimnej wojnie. Rzeczywiście częściowo tak było, ale sens propozycji Michała Gorbaczowa był zdecydowanie głębszy. Otóż to był właśnie manewr ucieczki do przodu, polegający na tym, że zamiast bronić za wszelką cenę rozsypującego się porządku jałtańskiego, rozsądniej będzie zaproponować stronie amerykańskiej wspólne ustanowienie nowego porządku politycznego, który zastąpiłby ten porządek jałtański. Jeżeli strona amerykańska ofertę podejmie, no to świetnie. To tego nowego porządku politycznego nie trzeba będzie przed nikim bronić, bo nikt go nie będzie atakował. W związku z tym oszczędzi się mnóstwo energii, która w przeciwnym razie musiała być zmarnotrawiona, być może bezpowrotnie i bezskutecznie, na obronę porządku jałtańskiego. I strona amerykańska ofertę podjęła, o czym świadczyły następne wydarzenia, mianowicie przede wszystkim cykliczne, doroczne spotkania obydwu przywódców. Następne takie spotkanie Ronalda Reagana z Michałem Gorbaczowem odbyło się w 1986 roku w Reykjaviku, następne kolejne w 1987 roku w Waszyngtonie, następne w 1988 roku w Moskwie, a w roku 1989 nowy prezydent Stanów Zjednoczonych, Jerzy Bush starszy, przyjął Michała Gorbaczowa na Morzu Śródziemnym na Okręcie. I podczas każdego z tych spotkań kształt przyszłego porządku politycznego w Europie stopniowo, krok po kroku był konkretyzowany i uściślany, bo to nie była jednorazowa decyzja, to był, jak powiadam, proces rozciągnięty w czasie. Ale już po spotkaniu w Reykjaviku w 1986 roku okazało się, że istotnym elementem tego nowego porządku politycznego będzie ewakuacja Imperium Sowieckiego z Europy Środkowej. Jeszcze Imperium Sowieckie się nie ewakuowało, jeszcze 35 dywizji sowieckich stało w NRD, 10 dywizji w Polsce, ale sama zapowiedź tej ewakuacji wytworzyła efekt próżni politycznej podobnej do tej, jaka się pojawiła w środkowej Europie w 1918 roku na skutek osobliwego zakończenia I wojny światowej. I proszę Państwa, natychmiast ten efekt próżni politycznej natychmiast się przełożył na sytuację w państwach środkowoeuropejskich, między innymi w Polsce. Rozpoczęły się mianowicie przygotowania, ostrożne przygotowania do transformacji ustrojowej, bo przecież było wiadomo, że jeżeli Sowieci się wycofają, to ten ustrój, jakiego świat nie widział, nie przetrwa ani dnia dłużej, choćby z tego powodu, że nikt już nie da na to pieniędzy. A w nowym ustroju, jeszcze nie wiadomo jakim, jeszcze nie wiadomo jak on się będzie nazywał, na czym będzie polegał, to jedno było pewne, na pewno nie będzie się liczyła znajomość Marksa i Engelsa na wyrywki, tylko będzie się liczył stan posiadania. No to trzeba zawczasu zadbać o ten stan posiadania, żeby w nowych warunkach ustrojowych zająć odpowiednią pozycję społeczną i materialną. No ale jak tu zadbać o stan posiadania, kiedy nie ma żadnego majątku, jak tylko państwowy? Ano to trzeba zacząć rozkradać majątek państwowy,
pod osłoną surowych praw stanu wojennego. Prawda? No i jak Państwo pamiętacie, jeszcze w 1986 roku ustrój socjalistyczny jest najlepszy na świecie, ze Związkiem Radzieckim na czele, ale już wokół przedsiębiorstw państwowych zaczynają się pojawiać spółki nomenklaturowe. To jest właśnie początki uwłaszczenia nomenklatury. Nomenklatury, czyli środowiska władzy. Zresztą pomyślane jako narzędzie, instrument uwłaszczenia dla średniego szczebla, bo dla szczebla wyższego to były lepsze konfitury. Podam przykład jednej. Fundusz Obsługi Zadłużenia Zagranicznego. Pod koniec lat 80. rząd wpadł na pomysł, partia i rząd, wywiad wojskowy właściwie wpadł na pomysł, żeby dokonać nielegalnej operacji wykupienia polskich obligacji na międzynarodowym rynku finansowym i państwo wyłożyło na ten cel 1 700 000 000 dolarów. Przypomnę, że pod koniec lat 80. pensja miesięczna w Polsce stanowiła równowartość 20 dolarów, a dobra pensja 30 dolarów. 1 700 000 000 dolarów państwo wyłożyło na ten cel, długi wykupiono, a jakże, ale tylko za 60 000 000 dolarów. A reszta się rozeszła. No nie powiem, że bez śladu, bo to mnóstwo starych rodzin powstało. To państwo rozumiecie, z samego kurzu, jaki się podnosi przy liczeniu takich pieniędzy, to można mnóstwo fortun wykroić, a cóż dopiero z samych pieniędzy. Złoty kurz już wystarcza, a tu jeszcze pieniądze. Więc to były te narzędzia uwłaszczenia nomenklatury i uwłaszczenie nomenklatury było jednym z systemowych nurtów przygotowań do transformacji ustrojowej. Drugim systemowym nurtem przygotowań do transformacji ustrojowej, o teraz czkawką on się nam odbija, tam między innymi Kukuńkowi naszemu, była selekcja kadrowa w strukturach podziemnych. Notatek z rozmów Jacka Kuronia z pułkownikiem Służby Bezpieczeństwa Janem Lesiakiem możemy tu wydestylować ofertę polityczną, którą Jacek Kuroń za pośrednictwem pułkownika Lesiaka składa ówczesnej władzy, czyli wywiadowi wojskowemu. Oferta jest taka, jeżeli władza dyskretnie pomoże nam w wyeliminowaniu ekstremy z podziemnych struktur, to my w rewanżu udzielimy władzy gwarancji zachowania pozycji społecznej w nowych warunkach ustrojowych i zachowania tego, co sobie teraz kradnie. Nikomu nie spadnie włos z głowy bez względu na to, co się będzie działo. Proszę Państwa, ta oferta została podstawą umowy Okrągłego Stołu. W związku z tym musimy rozszyfrować tutaj kwestie terminologiczne. W czyim imieniu przemawiał Jacek Kuroń? Co to była ekstrema? No i dlaczego trzeba było ją wyeliminować? Jacek Kuroń był wybitnym przedstawicielem lewicy laickiej. Co to była lewica laicka? Oto byli dawni stalinowcy, którzy w różnych okresach, przeważnie tam w roku 60., na tle tam między innymi rasowym, pokłócili się z partią, a nawet wystąpili przeciwko niej, tworząc jeden z dwóch nurtów opozycji demokratycznej w Polsce. Bo drugim nurtem była ekstrema. Właśnie ekstrema. Ekstrema to były środowiska i to byli ludzie, którzy nawiązywali do niepodległościowej tradycji II Rzeczypospolitej, do tradycji Armii Krajowej. W związku z tym między lewicą laicką i ekstremą panowało spore napięcie i brak zaufania. Dlatego, że ekstrema doskonale pamiętała, jak lewica laicka w latach 40. i 50. ją mordowała i prześladowała na wszystkie możliwe sposoby. W związku z tym o żadnym zaufaniu nie mogło być mowy. No i to był powód, dla którego lewicy laickiej zależało na wymanewrowaniu ekstremy. Ale to nie był powód jedyny. Drugi powód można wydestylować z publicystyki pana redaktora Michnika z lat 80.
Otóż pan redaktor Michnik prezentował pewien sposób rozumowania. Walczymy z komuną. Dlaczego? No dlatego, że komunizm jest zły. A dlaczego właściwie komunizm jest zły? A dlatego, że komunizm tłumi każdą formę spontanicznej ludzkiej aktywności. To prawda, komunizm rzeczywiście taki jest. Ale skoro tak, to komunizm nie jest zły absolutnie, bo on wprawdzie tłumi te szlachetne formy spontanicznej ludzkiej aktywności, no i to jest bardzo złe, ale ponieważ tłumi wszystkie, to tłumi również te nikczemne formy spontanicznej ludzkiej aktywności. A według lewicy laickiej w mrocznych zakamarkach duszy narodu polskiego drzemią straszliwe demony ksenofobii i antysemityzmu. I dopóki komuna tłumi wszystko jak leci, no to tłumi również te demony. Przecież my z komuną walczymy, ba, lada dzień tylko patrzeć jak wygramy. No i co wtedy? No wtedy nic, no nikt już niczego nie będzie tłumił. I te demony wyjdą na powierzchnię, do czego w żadnym wypadku dopuścić nie wolno. No łatwo powiedzieć, dopuścić nie wolno, ale jak to zrobić? Jak nie wiadomo, jak to zrobić, to trzeba zapytać tych, co tłumili, przecież oni wiedzą, jak to się robi. I tak się narodziła idea porozumienia narodowego przy okrągłym stole. No i wreszcie trzeci powód to wywiad wojskowy. Wywiad wojskowy wprawdzie miał pewne pretensje do lewicy laickiej, że mu się zbisurmaniła, no ale jak to wywiad, no coś tam musiał wiedzieć. W związku z tym wiedział przynajmniej tyle, że chociaż lewica laicka się zbisurmaniła, to przecież serce ma tak, jak się należy, po lewej stronie. A ekstrema co? A ekstrema ani po lewej, ani po prawej, ani nigdzie w ogóle serca nie ma. No to z nimi się nic nie da ustalić, z nimi nie ma porozumienia. Trzeba ich jakoś wyeliminować. Gdyby to było w czasach stalinowskich, no to prosta sprawa, w łeb i do piachu. Ale to nie były takie czasy, trzeba było trochę uważać. W związku z tym wymanewrowano ekstremę inaczej. Jak państwo pamiętacie, o ile pierwsza Solidarność powstawała spontanicznie od dołu do góry, to ta druga reaktywowana odwrotnie, od góry do dołu. Wszystko już było pod kontrolą, łącznie z panem przewodniczącym Kukuńkiem naszym, który teraz się miota od ściany do ściany, przysięga się na Matkę Boską w klapie i tak dalej. No, takie to czkawki właśnie są. Proszę państwa, oprócz tych dwóch systemowych nurtów, które się udały w 100%, tych systemowych nurtów przygotowań do transformacji ustrojowej pojawił się nurt trzeci, przygotowań prywatnych o bardzo daleko idących konsekwencjach dla naszego państwa, naszego narodu. Ci bezpieczniacy to są ludzie zdemoralizowani, ale inteligentni, spostrzegawczy i sprytni. Więc kiedy się okazało, że istotnym elementem tego nowego porządku politycznego w Europie będzie ewakuacja z Imperium Sowieckiego, to przypuszczam, że ci bezpieczniacy postawili sobie pytanie, no dobra, Sowiety się wycofają, a ja co? Co ze mną będzie? Jaką ja mam polisę ubezpieczeniową na wypadek, kiedy Sowietów już nie będzie, a czyjś nieubłagany palec skaże na mnie i powie, o, to on wszystkiemu winien, na powróz łajdaka, jak zaczną się za nas zabierać. No jaką ja mam polisę ubezpieczeniową na taką sytuację? A ponieważ to są ludzie spostrzegawczy i sprytni, no to się zorientowali, że jak Sowieci się wycofają, to nastąpi odwrócenie sojuszy politycznych i wojskowych. No to po co czekać na odwrócenie sojuszy? To już teraz, zawczasu trzeba się przewerbować na służbę do naszego przyszłego sojusznika. I on jako swemu agentowi nie da mi zrobić krzywdy. On mnie obroni.
I tak się stało. I tak się stało. Zaczęli się przewerbowywać w ramach tego prywatnych przygotowań do transformacji ustrojowej. Jedni do amerykańskich służb, inni do niemieckich, inni do izraelskich, inni jeszcze zostali przy Rosjanach, bo nie znali języków obcych, a poza tym nie zmienia się koni podczas przeprawy. No i tak w rezultacie Polska zaczęła być penetrowana na wylot i 3 metry w głąb ziemi przez państwa trzecie, co pozwoliło mi na sformułowanie mojej ulubionej teorii spiskowej, według której Polską rotacyjnie rządzą 3 stronnictwa. Rotacyjnie, nie jednocześnie, tylko rotacyjnie, tak jak rotacyjna obecność amerykańskiej ciężkiej brygady, prawda? Polską rządzą rotacyjnie 3 stronnictwa. Stronnictwo ruskie, teraz zepchnięte do głębokiej defensywy. Nawet jeden z tam prominentów stronnictwa ruskiego aresztowany, w areszcie siedzi pod zarzutem szpiegostwa. Stronnictwo pruskie, zepchnięte z pozycji lidera politycznej sceny i stronnictwo amerykańsko-żydowskie. Mamy 3 stronnictwa, które Polską rządzą. I to jest mniej więcej sytuacja naszego nieszczęśliwego kraju. Proszę Państwa, jak wspomniałem, 20 listopada 2010 roku ten proces tworzenia nowego porządku politycznego w Europie, który miałby zastąpić porządek jałtański, został sfinalizowany proklamowaniem strategicznego partnerstwa NATO-Rosja, którego najtwardszym jądrem było strategiczne partnerstwo niemiecko-rosyjskie, a kamieniem węgielnym strategicznego partnerstwa niemiecko-rosyjskiego jest podział Europy na strefę wpływów niemieckich i strefę wpływów rosyjskich, prawie dokładnie wzdłuż linii Ribbentrop-Mołotow. Mówię prawie dokładnie, dlatego że republiki bałtyckie, które pierwotnie były po wschodniej stronie kordonu, teraz się znalazły po stronie zachodniej. No i wydawało się, że klamka zapadła. To był ten etap, o którym mówił arcybiskup Michalik. Wydawał, że nie możemy pewnych rzeczy na tym etapie już nie możemy pewnych rzeczy nie robić, prawda? Nawet arcybiskup Michalik nie może nie robić. A cóż dopiero my, cywile, prawda? Więc wydawało się, że klamka zapadła znowu na 50, może nawet na 100 lat. To nie była dla nas dobra wiadomość. Dlatego, że strategiczne partnerstwo niemiecko-rosyjskie to są szczęki i madła, które się zaciskają wokół naszej głowy. I w miarę jak one się zaciskają, to my już głową nie możemy ruszać w ten sposób, tylko tak możemy, już tylko tak. Ale nigdy nie jest tak dobrze, żeby nie było jeszcze lepiej. Miesiąc przed szczytem NATO w Lizbonie rozpoczął się jeszcze jeden szczyt, mianowicie szczyt w Deauville z udziałem trojga osobistości, naszej złotej pani, francuskiego prezydenta Nicolasa Sarkoziego i rosyjskiego prezydenta Dmitra Miedwiediewa. Szczyt w Deauville miał charakter nieformalny, co znaczy tylko tyle, że nie zostały tam podpisane żadne traktaty międzynarodowe, ale nieformalnie ustalono, że jedną ważną rzecz, mianowicie nasza złota pani po długim molestowaniu przez francuskiego prezydenta zgodziła się na pogłębianie integracji w ramach Unii Śródziemnomorskiej. W przełożeniu na język ludzki oznaczało to zgodę Berlina na to, żeby Francja zaczęła sobie budować takie kieszonkowe imperium w basenie Morza Śródziemnego. Wcześniej Berlin się nie chciał na to zgodzić, ale molestowana nasza złota pani wreszcie się zgodziła, co w zamian za to jej obiecano, tego nie wiemy, być może wolną rękę we wschodniej Europie. Być może wolną rękę we wschodniej Europie. No i nie minęło półtora miesiąca, jak rozpoczęło się pogłębianie integracji w ramach Unii Śródziemnomorskiej. W Tunezji wybuchła jaśminowa rewolucja, w następstwie której
lud tunezyjski obalił tamtejszego tunezyjskiego złego tyrana. Dlaczego w Tunezji? Ano dlatego, że kierownictwa opozycyjnych partii tunezyjskich, wszystkie co do jednego, przebywały na emigracji w Paryżu pod czujnym okiem i prawdopodobnie mocno infiltrowane przez francuską rozwiedkę. W związku z tym najłatwiej było w Tunezji wszystko tam przygotować, zaaranżować, przeprowadzić, tak żeby było dobrze. No i tak się stało. Widząc, z jaką łatwością lud tunezyjski obalił tyrana, lud egipski nie chciał czekać ani chwili dłużej i obalił swojego tyrana w osobie prezydenta Hosni Mubaraka. No to lud libijski natychmiast przystąpił do obalania swojego tyrana, czyli Muammara Kaddafiego. I tu nam się wyjaśnia obecność prezydenta Miedwiediewa na szczycie w Deauville, bo tak to byśmy nie wiedzieli, po co w ogóle go tam zaprosili i co on tam robił. Ale Kaddafi trochę światła na tę sprawę nam rzuca, mianowicie Kaddafi, jak Państwo wiecie, od 1969 roku, to znaczy kiedy pod jego, że tak powiem, kierownictwem grupa oficerów obaliła libijskiego króla Idrisa, Kaddafi był najukochańszą duszeńką Kremla przez cały ten czas. Najukochańszą. Ale kiedy zbuntowany lud libijski wyciągnął go za kołnierz z jakiegoś kanału i następnie rozszarpał przed telewizyjnymi kamerami, to ruscy szachiści na Kremlu ani słowem sprzeciwu nie zareagowali. Dlaczego? Najwyraźniej dlatego, że prezydent Miedwiediew na szczycie w Deauville musiał powiedzieć swoim rozmówcom, zacytować Jurka Owsiaka, a z Kaddafim to rób ta, co chce ta, prawda? On już naszą duszeńką nie jest. No to jak tak, to tak. Proszę Państwa, i tu na arenę wkracza prezydent Obama. Amerykańskie samoloty już bombardowały pozycje libijskich wojsk rządowych podczas rewolucji i prezydent Obama zwraca się do uczestników szczytu w Deauville, do brytyjskiego premiera Camerona z takim oto przesłaniem. No słuchajcie, jak nam tak dobrze idzie, to niech jeszcze zwycięży demokracja w Syrii. A uczestnicy szczytu w Deauville bardzo chłodno na to, myśmy się o Syrii nie namawiali. No to nie namawialiście się, ale co wam zależy? No to przecież już co to jeszcze Syria tam? A no i prezydent Obama nawet próbował stworzyć fakty dokonane w czerwcu 2013 roku. Ogłosił, że jeżeli w Syrii zostanie użyta broń chemiczna, to nastąpi interwencja wojskowa w tym kraju. No i bezbronni cywile, bo Państwo wiecie, cywile się dzielą na dwie kategorie. Cywilów zwyczajnych, no to oni są bezbronni na ogół, tacy bezradni tam, bo to dzieci tam, to prezydent Sopotu tak się nad nimi lituje. A i cywile bezbronni, którzy są świetnie uzbrojeni, świetnie wyszkoleni. To dzięki niedyskrecji senatora McCaina to wiemy, że CIA ich wyszkoliło, a uzbroiło za pośrednictwem Arabii Saudyjskiej. Także to są ci bezbronni cywile, którzy tam walczą z ohydnym reżimem syryjskim. No i proszę Państwa, bezbronni cywile się postarali. Dwa razy użyli sarinu, gazu bojowego, paraliżującego, a interwencja wojskowa nie nastąpiła, dlatego że prezydentowi Obamie nie udało się zmontować międzynarodowej koalicji, której zostałby kierownikiem politycznym. No i na czele tej koalicji by tam wkroczył do Syrii. Nie udało się takiej koalicji zmontować, w związku z tym, mimo że bezbronni Syrii się postarali, interwencja nie nastąpiła. Wskutek czego bezbronni cywile, przynajmniej część bezbronnych cywilów, straciła wiarę w prezydenta Obamę i nawróciła się do Allaha, tworząc państwo islamskie, z którym tyle zgryzoty mamy.
Teraz mamy tyle zgody, takie wypadki przy pracy. No, a drugim następstwem tego zawodu, jakiego doznał prezydent Obama, to było wysadzenie w powietrze politycznego porządku lizbońskiego, tego z 2010 roku. Bo prezydent Obama powziął podejrzenie, że niemożność zmontowania tej koalicji to jest skutek intryg zimnego ruskiego czekisty Putina, do którego prezydent Obama powziął w związku z tym śmiertelną urazę. Jak ty mi tak, to ja ci tak. I zapalił zielone światło dla przewrotu politycznego na Ukrainie, którego nieukrywanym celem było wyłuskanie Ukrainy z rosyjskiej strefy wpływów, a więc wysadził w powietrze polityczny porządek lizboński. Co oznaczało, że Stany Zjednoczone wracają do aktywnej polityki w Europie Środkowo-Wschodniej i to takim wejściem smoka wracają. Proszę Państwa, to oznaczało, że Polska znowu przechodzi spod kurateli strategicznych partnerów pod kuratelę amerykańską. A co się dzieje, kiedy jakieś mniejsze państwo przechodzi pod kuratelę takiego wielkiego mocarstwa? O, różne rzeczy się dzieją wtedy. Ale między innymi to wielkie mocarstwo przystępuje do porządkowania sceny politycznej w tym mniejszym państwie pod kątem potrzeb swojej polityki, jaką zamierza prowadzić w tym zakątku świata. I jeszcze nie ocknęliśmy się, że tak powiem, z wrażenia, nie ochłonęliśmy z wrażenia pod wpływem tego zielonego światła dla Ukrainy, a już trzej kelnerzy zawiązali straszliwy spisek przeciwko III Rzeczypospolitej. Zaczęli podsłuchiwać dygnitarzy Platformy Obywatelskiej. Nagrali 900 godzin tych podsłuchanych rozmów w rozmaitych warszawskich knajpach, ale 700 godzin nagrali również rozmów podsłuchanych w rezydencji premiera Tuska, do którego kelnerzy mają tam ograniczony dostęp, więc dlatego podejrzewam, że kelnerom musieli pomagać jacyś pierwszoletni fachowcy, dla których wejście do rezydencji premiera Tuska, założenie tam podsłuchów, to jest w ogóle rutyna. Nawet nie śmiem się domyślać, jacy to byli pierwszoletni fachowcy. Nie tylko, zresztą ja nie śmiem. Niezawisły sąd się nie ośmielił domyślać, co to mogli być za fachowcy i skazał niedawno pana Falentę jako głównego pomysłodawcę, organizatora, inspiratora, w ogóle złego ducha całego spisku. Proszę Państwa, i ten zwraca uwagę, że ci kelnerzy podsłuchiwali tylko dygnitarzy Platformy Obywatelskiej. Tylko tych. Innych nie. Dlaczego? Ano, wyjaśnić to można na gruncie mojej ulubionej teorii spiskowej. Otóż na gruncie mojej ulubionej teorii spiskowej Platforma Obywatelska jest polityczną ekspozyturą stronnictwa pruskiego. I dopóki Polska była pod kuratelą strategicznych partnerów, no to jak gdyby obecność Platformy Obywatelskiej na pozycji lidera politycznej sceny była oczywistą oczywistością, ale w momencie, kiedy Polska przeszła pod kuratelę amerykańską i to na dobre, no to polityczna ekspozytura stronnictwa pruskiego była potrzebna jako lider politycznej sceny Amerykanów jak psu piąta noga. No to należało ją jakoś z tej pozycji wymiksować. Znowu dzisiaj są takie czasy, że trzeba, żeby to lud zrobił, a w każdym razie, żeby tworzyć takie wrażenie. No więc te rewelacje uzyskane przez kelnerów od początku roku 2014 zaczynają przenikać do niezależnych mediów głównego nurtu, kompromitując dygnitarzy Platformy Obywatelskiej. W rezultacie notowania Platformy Obywatelskiej spadają, a rosną notowania Prawa i Sprawiedliwości, które według mojej ulubionej teorii spiskowej jest polityczną ekspozyturą stronnictwa amerykańsko-żydowskiego. No i jak Państwo wiecie,
te notowania sondażowe się przełożyły na wybory wygrane przez pana Andrzeja Dudę, wybory prezydenckie w roku 2015, ale w roku 2015, 18 czerwca, jeszcze miało miejsce bardzo ważne wydarzenie polityczne, mianowicie w Warszawie odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa MOST. Pretekstem do tej konferencji były takie kombatanckie wspominki w 25. rocznicę uruchomienia pierwszego transportu rosyjskich Żydów do Izraela przez Warszawę. Polska w tym celu utworzyła jednostkę GROM, która miała te transporty ochraniać, a przy okazji, o czym się nie mówiło już głośno, pilnować, żeby ci Żydzi po drodze nie wysiadali. Jak już dotrą do Izraela, to niech jadą dalej tam, gdzie chcą, a na razie tam tylko tak. No i to, te transporty się zakończyły, potem nie było wiadomo, co z tym GROM-em robić, więc uradzono, żeby wysyłać go na misje zagraniczne. Im dalej, tym lepiej. Im dalej, tym lepiej. No i tak się stało. I te wspominki kombatanckie były pretekstem do tej konferencji, ale jej prawdziwym celem było co innego. W tej konferencji wzięli udział przedstawiciele największych ubeckich dynastii w Polsce, a całą rzecz żyrowali ubecy z Izraela, dlatego międzynarodowa ta konferencja była. Ubecy z Izraela żyrowali wobec Amerykanów ofertę polityczną, którą złożyli przedstawiciele najważniejszych ubeckich dynastii, stare Kiejkuty, żeby ich wciągnąć, żeby Amerykanie ich wciągnęli na listę naszych sukinsynów. Bo od tego bardzo dużo zależy. Kto jest wciągnięty na listę naszych sukinsynów, no to może coś tam w polityce robić, a jak nie jest, no to nic. I wszystko wskazuje na to, że stare Kiejkuty zostały wciągnięte na listę naszych sukinsynów, a taką najpoważniejszą przesłanką, poszlaką za tym przemawiającą, to jest to, że mamy polityczną wojnę. Gdyby stare Kiejkuty nie zostały przez naszego najważniejszego sojusznika wciągnięte na listę naszych sukinsynów, to żadnej politycznej wojny by nie było. Każdy ubek by się ratował na własną rękę, udawałby, że go nie ma, chodziłby od rana do wieczora w czapce niewidce. A ta polityczna wojna, którą mamy, to jest najlepsza poszlaka, że stare Kiejkuty zostały wciągnięte na listę naszych sukinsynów, prawdopodobnie nawet warunkowo, pod warunkiem. Bo rekomendacja ubeków z Izraela, owszem, no miała swój ciężar gatunkowy, ale wiele wskazuje na to, że Amerykanie jednak się wahali. Tak, naprawdę mamy was wciągnąć na listę naszych sukinsynów, a czy to warto? Najpierw pokażcie, co umiecie, żeby nas przekonać, czy warto was tu w ogóle wciągać na listę. No to stare Kiejkuty się postarały i wykonały majstersztyk w postaci partii z utworzenia, z niczego, tak z dnia na dzień, partii Nowoczesna. Państwo pamiętacie, jeszcze pan Rysio nie zdążył ust otworzyć, a już naród obdarzył go 11% zaufania. Jak to jest, są możliwe takie fenomeny? Na gruncie innych teorii nie da się tego wyjaśnić. Tylko na gruncie mojej ulubionej teorii spiskowej wyjaśnienie jest bardzo proste. Konfidenci dostali rozkaz w prawo zwrot do pana Rysia odmaszerować. Jest 11% zaufania od razu, z dnia na dzień. No tak, no, im prostsza teoria, tym lepsza. Bez żadnych bytów ponad potrzebę, brzytwa, okhama, tutaj działa. No. Proszę państwa, no i to jest, dlaczego Amerykanie to zrobili? Dlatego, że tylko idiota stawia wszystko na jedną partię. A co zrobi, jak ta partia zacznie mu grymasić? No, to my jeszcze zrobimy, ale tamtego, o nie, tamtego to już nie. No i co on wtedy, dopiero wtedy zacznie sobie szukać alternatywnych przyjaciół? Nie, musi mieć ich zawczasu gotowych. Nie zrobicie na pewno tamtego,
A to oni mi zrobią. Za napiwek mi wszystko zrobią. I tak, to prawda. I każdy wie, że to prawda. Że stare kiejkuty za napiwek zrobią wszystko. Sprzedadzą własną matkę, a cóż dopiero naszą biedną ojczyznę. To się nazywa divide et impera. Dziel i rządź. Od czasów starożytnych ta metoda jest z powodzeniem stosowana. No to jak z powodzeniem, to dlaczego z niej rezygnować? Polska oczywiście na tym traci, bo w rezultacie nie tylko mamy polityczną wojnę, to jeszcze drobiazg, natomiast Polska na tym traci, bo na skutek zmuszenia rządu do rywalizacji ze starymi kiejkutami o względy naszego najważniejszego sojusznika, Polska nie może uzyskiwać korzyści, które w innych okolicznościach mogłaby uzyskiwać choćby z faktu przynależności do NATO. Choćby z faktu przynależności do NATO. Bo Polska wnosi do NATO bardzo ważny aport w postaci terytorium, które udostępnia Stanom Zjednoczonym dla potrzeb globalnej rozgrywki amerykańskiej z Moskalikami, ryzykując w razie czego zniszczenie tego terytorium ze wszystkim, co na nim jest. Więc z naszego punktu widzenia nie jest to aport bez znaczenia i Polska powinna z tego tytułu uzyskiwać wynagrodzenie, przynajmniej w dwóch postaciach. Po pierwsze, dlatego mówiłem o tym, kiedy prezydent Obama w czerwcu 2014 roku przyjechał do Warszawy, żeby nam powinszować, żeśmy się znowu podjęli niebezpiecznej roli amerykańskiego dywersanta na wschodnią Europę. Dwukrotnie mówiłem na antenie Radia Maria, że tym razem nie powinniśmy powtórzyć błędu prezydenta Lecha Kaczyńskiego i poprosić prezydenta Obamę o dwie przysługi wzajemne, o dwa rodzaje wynagrodzenia. Po pierwsze, żeby rząd amerykański oficjalnie nam obiecał, że nie będzie wywierał na Polskę żadnych nacisków w sprawie realizacji żydowskich roszczeń majątkowych, a po drugie, że Polska, podejmując się tej niebezpiecznej roli amerykańskiego dywersanta, siłą rzeczy staje się państwem frontowym, stała się państwem frontowym. W związku z tym oczekiwalibyśmy, że rząd amerykański będzie Polskę traktował tak samo jak inne państwo frontowe, to znaczy Izrael. Czyli kroplówka finansowa 4 miliardy dolarów rocznie na modernizację i dozbrojenie armii, i udogodnienia wojskowe podobne do tych, z jakich korzysta Izrael. Aha, no to proszę Państwa, niestety tych korzyści nie uzyskujemy przez to, że rząd jest zmuszony do rywalizowania ze starymi kiejkutami o względy naszego sojusznika i zawsze w tej rywalizacji stare kiejkuty rząd przelicytują. Wreszcie, proszę Państwa, nastąpiła zmiana na stanowisku prezydenta Stanów Zjednoczonych. Prezydent Stanów Zjednoczonych wysyła sygnały, nowy prezydent Stanów Zjednoczonych wysyła sygnały, że wolałby przebudowaną Europę w jakim kształcie, to tak jak mówiłem, żeby powróciła do formuły Konfederacji. Moim zdaniem to jest dobry moment do podjęcia starań, tym bardziej, że zachwiało się niemieckie przywództwo w Europie, do podjęcia starań do powrotu do koncepcji heksagonale, ale uzupełnionej i poprawionej. Przypomnę, heksagonale w 1989 roku cztery państwa środkowoeuropejskie podpisały w Budapeszcie porozumienie o współpracy politycznej, zwane początkowo od czworga sygnatariuszy kwadragonale. Do tego porozumienia dołączyła Czechosłowacja jeszcze przed aksamitnym rozwodem, jako piąty sygnatariusz, stąd pentagonale, i Polska jako sygnatariusz szósty. Chodziło o stworzenie w Europie Środkowej systemu reasekuracji niepodległości. Ale Niemcy wysadziły heksagonale w powietrze, poczynając od 90 roku, kiedy odzyskały swobodę ruchu w Europie, zaczęły wysadzać heksagonale w powietrze
i dokonały tego, ekscytując wojnę domową w Jugosławii. I od tej pory Niemcy wypełniały próżnię polityczną w środkowej Europie, rozszerzając na wschód Unię Europejską, której są politycznym kierownikiem. I teraz jest szansa powrotu do heksagonale uzupełnionego i poprawionego ze Stanami Zjednoczonymi, jeśli nie na czele, to przynajmniej jako protektorem. Czyli koncepcja Międzymorza. Ale w granicach linii Ribbentrop-Mołotow. Dlatego, że jest prawie pewne, iż Stany Zjednoczone pod nowym kierownictwem nie poprą pomysłu Międzymorza, czyli heksagonale uzupełnionego i poprawionego, tak, że zmusi ich to do wojny z Rosją. Tego nie poprą. Na takie ryzyko nie pójdą, natomiast na inne mogą pójść. Gdyby się to udało, gdyby jeszcze to heksagonale zostało wzmocnione, to znaczy od republik bałtyckich poprzez państwa środkowej Europy, takie jak Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Austria, Rumunia, Bułgaria, Chorwacja i Słowenia, to mamy taki wał, który zabezpiecza Europę przed różnymi niespodziankami od strony wschodniej, a jednocześnie jest dobrą przeciwwagą dla strategicznego partnerstwa niemiecko-rosyjskiego. No i albo się uda to wykorzystać, te szanse, bo to tylko szansa, albo się nie uda. I tym takim, nie wiem, czy optymistycznym, czy nie, spostrzeżeniem kończę. Dziękuję, przepraszam, że tu przeciągnąłem trochę czas. Dziękuję, że mnie Państwo cierpliwie wysłuchali. No i jeszcze zostało nam trochę czasu na dyskusję. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, chciałbym zaprosić Państwa do zakupu książek pana Stanisława. Tam przed wejściem można kupić Dobrą Zmianę, można kupić Harenwolk, tak. No, kilka pozycji pan Stanisław ma. Oprócz tego są też książki inne, takie jak Wojna o pieniądz, Honsing Biga. Za chwilę jeszcze dyskusja. Jedną sekundę. Także teraz zapraszamy do zadawania pytań i jest niespodzianka. To się Państwo przekonacie, ci, którzy zadają pytania. Słuchamy. Dobry wieczór. Ja mam do pana takie pytanie, bo wykład był znakomity. Jeszcze został jeden gracz, o którym ciągle nie mówimy, właściwie dwóch. Chiny i Indie. Mnie to interesuje. I kwestia Ukrainy. Ponieważ wskazuje wszystko na to, że Poroszenko chce na zakończenie swoich wpływów doprowadzić do przejęcia Ługańska-Doniecka, czyli tych, powiedzmy, zbuntowanych regionów, gdzie przynajmniej 65% popiera tą sytuację, czyli niezależność od tej grupy, która rządzi w Kijowie. To jest moje pytanie. Dziękuję. No, Chiny niewątpliwie są zainteresowane i gospodarczą, i polityczną współpracą z Europą, czemu ma służyć szlak jedwabny. Szlak jedwabny jest przedsięwzięciem nie tylko gospodarczym, ale również strategicznym. Chodzi o to, że gospodarka chińska, która jest największą gospodarką w tej chwili na świecie, 80% swoich obrotów z zagranicą dokonuje drogą morską. A Chiny na morzu są bardzo słabe i się obawiają całkiem słusznie, że te szlaki morskie mogą w każdej chwili zostać zablokowane przez potężną marynarkę Stanów Zjednoczonych. I żeby taką ewentualność
jakoś zmniejszyć groźbę takiej ewentualności, chciałyby przebić sobie lądowe połączenia przynajmniej z jednym partnerem gospodarczym, mianowicie z Europą, lądowe połączenia i to jest właśnie szlak jedwabny. No i będą podejmowały rozmaite starania w tym kierunku, do których chciałyby również wciągnąć Polskę. Oczywiście, że z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych to nie muszą być zachwycone Stany Zjednoczone z tym, no ale zdarzają się takie sytuacje, kiedy państwo postępuje elastycznie, to znaczy realizuje swoje interesy państwowe, nawet jeżeli niezupełnie one się zgadzają z interesami państwowymi innego tam partnera. To jest trudne, to wymaga posiadania suwerenności państwowej, żeby taką elastyczność zachować, ale no, bywa możliwe i jest wiele państw, które w ten sposób postępują. Co do Indii, no to Indie nie na razie są takim cesarstwem wschodzącym, więc bardzo trudno jest mi tutaj polityczną ich rolę w Europie jakoś zdefiniować. Co do Ukrainy, no ja myślę, że prezydent Poroszenko nie tyle chce odzyskać te zbuntowane prowincje, bo to zdaje się jest mało prawdopodobne, tylko chce podtrzymać po zachodniej stronie tę linię polityczną utrzymania sankcji wobec Rosji. To jest jego cel, bo to odzyskanie Krymu czy odzyskanie tych zbuntowanych prowincji jest bardzo mało prawdopodobne. W związku z tym taki cel widzę. No i Polska oczywiście, rząd w Warszawie uprawia postępowanie, bo tego nie można nazwać nawet polityką, polegające na żyrowaniu w ciemno wszystkiego, co robią władze w Kijowie. Nawet nie wiedząc o tym, co te władze zrobią. Dlatego mówię, że tego postępowania nie można nawet nazwać polityką. W rezultacie często polskie władze bywają przez władze w Kijowie nieprzyjemnie zaskakiwane. Dobrze było, gdyby większą elastyczność w tej sprawie władze polskie zastosowały. No, bo najkrócej i w dużym uproszczeniu polski interes na Ukrainie można zdefiniować w ten sposób, że Polska owszem jest zainteresowana tym, żeby istniała Ukraina, najlepiej skonfliktowana z Rosją, ale nie mocarstwowa, tylko taka, której istnienie zależy od polskiej życzliwości, o którą Ukraina codziennie od rana musi na nowo zabiegać. I to jest moim zdaniem polski interes na Ukrainie. I natomiast no, takie postępowanie, które uprawiają władze w Warszawie, zresztą nie tylko te, ale i poprzednie, niestety temu nie sprzyja. I najlepszą ilustracją tego, do czego to może prowadzić, to była kompromitacja, której doświadczył pan prezydent Bronisław Komorowski podczas wizyty w Kijowie, kiedy tego samego dnia, kiedy on tam był, Rada Najwyższa uchwaliła ustawę gloryfikującą ukraińską powstańczą armię. Więc to pokazuje nie tylko kompromitację pana prezydenta Komorowskiego, ale również pokazuje, że nasze państwo nie funkcjonuje prawidłowo. Bo gdyby funkcjonował prawidłowo, no to albo nie doszłoby do tej wizyty, albo Rada Najwyższa musiałaby zmienić plan swoich prac ustawodawczych. Nie można dopuszczać, żeby takie rzeczy się, takie koincydencje się zdarzały. To tyle. Jeśli chodzi o, bo to nie wiem, czy, no to chyba tyle na pańskie pytanie. Proszę bardzo. Poprzednio poseł Wilk był przy stole i po prostu naświetlił nam sprawę planu Morawieckiego. Ja to czytałem jako otwarcie frontu z wolnością gospodarczą. Skoro PiS z tymi pożytecznymi sympisynami walczy, jak to pan powiedział, po co otwiera drugi front i do czego to może doprowadzić? Wie pan, no, ja uważam, że pan Morawiecki
nie tworzy żadnego planu. Moim zdaniem to jest tylko takie zadęcie propagandowe, bo na razie ten plan funkcjonuje tylko w jednej postaci, w postaci repolonizacji, to znaczy renacjonalizacji gospodarki. I dokonuje się to za pożyczone pieniądze, bo przecież narodowy potencjał gospodarczy nie został wcale odblokowany. Dokonuje się to za pożyczone pieniądze. Jedynym efektem będzie dalsze wtłaczanie obywateli polskich w niewolniczą zależność od lichwiarskiej międzynarodówki. Więc to, no ten medal ma taką drugą stronę i o tej drugiej stronie medalu się nie mówi. Natomiast poza tym to żaden plan Morawieckiego nie istnieje, bo to, co tutaj już pan poseł Wilk mówił, to uszczelnianie systemu podatkowego, po prostu to jest takie kanciarstwo i tyle. Rząd, oskarżając jednych kanciarzy o kanciarstwa, sam zaczyna iść w ich ślady. To niedobrze, dlatego że jeżeli rząd chce, żeby obywatele postępowali przyzwoicie, no to sam też musi jakieś minimum przyzwoitości wykazać. Natomiast jeżeli nie wykazuje, no to nie może liczyć na to, że obywatele będą przyzwoicie się zachowywali. Obywatele po prostu będą obmyślali w tej sytuacji coraz to nowe i coraz bardziej wyrafinowane sposoby, żeby się uchronić przed zachłannością państwa. Tym bardziej, że państwo staje się coraz mniej dla obywateli użyteczne. Ja to doświadczyłem niedawno na własnej skórze. To może taki zabawny przykład, ale jednak. Jak złodzieje ukradli mi samochód. No i zgłosiłem oczywiście na policję, bo zostałem przesłuchany jako główny podejrzany. Jasne, tam pani policjantka pyta mnie, czego się pan śmieje. Ja mówię, no bo pani się śmieje, to ja też, no żeby jakoś się dostroić. No i po 2 tygodniach dostałem pismo z prokuratury, że umarzają dochodzenie. Bo złodzieje się nie zgłosili, więc oni umarzają dochodzenie. Więc ja mógłbym się sam obsłużyć w ten sposób. I to by było znacznie taniej kosztowało. Znacznie taniej by to kosztowało, więc państwo staje się dla obywateli coraz mniej użyteczne. W związku z tym mnie na przykład szkoda każdej złotówki już w tej chwili. Jaką w podatkach płacę, bo to naprawdę zaczynam żałować tego. A cóż dopiero ludzie, którzy płacą znacznie więcej niż ja, bo ja to tam dużo nie płacę, a oni znacznie więcej. To tym bardziej wyobrażam sobie, jakim musi serce krwawić. Proszę bardzo. Dzień dobry. Chciałem zapytać, bardziej prosić pana rektora o komentarz w sprawie dzisiejszych wydarzeń, czyli wizyty pani Angeli Merkel w Polsce, a bardziej jej spotkania bezpośrednio z, jeżeli dobrze pamiętam, z panem prezydentem, to nie ma się co dziwić, z panią premier Beatą Szydło oraz z panem Jarosławem Kaczyńskim oraz tak pytanie z ciekawości, co pan rektor sądzi o możliwości zmiany w Polsce w przypadku potencjalnego kryzysu gospodarczego, gdyby się załamało, a w kontekście, czy mamy szansę na szybką zmianę, czy wzorem pana Grzegorza Brauna moje pokolenie musi pogodzić na taką pracę organiczną, długotrwałą. Wie pan, ja nie potrafię przewidywać przyszłości, więc nie wiem, co się zdarzy. Wydaje mi się, że liczenie na to, że nastąpią jakieś zmiany polityczne w następstwie katastrofy gospodarczej w Polsce jest trochę naiwne, dlatego że nie wchodzi się 2 razy do tej samej rzeki. Taka sytuacja miała miejsce w roku 1980, kiedy rzeczywiście gospodarka w Polsce doznała gwałtownego załamania. No, to było jasne. Dla każdego, kto umiał liczyć, to i to nie jakiejś wyższej matematyki, nie wymagało znajomości wyższej matematyki, jeżeli
według komunikatów ówczesnych, rządowych, w latach 70. wzrost gospodarczy nie przekraczał 4% rocznie, a długi były zaciągane na 20 i więcej procent, no to nie trzeba było być specjalnie przewidującym, żeby się domyślić, czym to się musi skończyć. I rzeczywiście, kiedy w 86 roku trzeba było rozpocząć spłacanie długu, czar prysnął w jednej chwili. W czerwcu już się bunty podniosły i tak dalej. Tylko że wtedy była inna sytuacja. Wtedy Zachód był zainteresowany wywołaniem przewrotu politycznego w Polsce. Bo te trudności gospodarcze zostały wykorzystane. A teraz nie jest. W związku z tym, nawet jeżeli faktycznie wystąpiłyby objawy kryzysowe, to one będą, że tak powiem, klajstrowane i ten kryzys będzie rozciągany w czasie na tak długo, jak długo się da. W związku z tym na spektakularne polityczne załamanie, które byłoby skutkiem, następstwem kryzysu, ja bym nie liczył, nie ma po prostu warunków międzynarodowych, politycznych. Co do, bo nie wiem, oprócz tego kryzysu, czy gwałtowne, czy no to już samo z tego wynika, że nie ma co się nastawiać na, zwłaszcza gdyby, to już mówiłem, były utrzymane procedury demokratyczne. Co do rozmowy, wizyty pani naszej Złotej i rozmowy z Jarosławem Kaczyńskim, no to mówiłem na samym początku. To tylko świadczy o tym, że Niemcy postanowiły do następnego razu ustalić jakiś modus vivendi z Jarosławem Kaczyńskim. Ustalić jakiś modus vivendi. No czy, że tak powiem, będą go wysadzali w powietrze cały czas, czy też na pewien czas będzie pierdyszka. I wygląda na to, że dopóki się nie wyjaśni stanowisko amerykańskie, to na razie mamy okres pierdyszki. Jak długo on potrwa, to tego nie wiem, ale na razie ta wizyta świadczy o tym, że rozpoczął się okres pierdyszki w stosunkach niemiecko-kaczyńskich. Proszę bardzo. Dobry wieczór. Panie redaktorze, może zejdźmy na chwilkę z tej górnolotnej polityki. Chciałem zapytać, jakie jest pana zdanie na temat nurtujących część społeczeństwa w moim wieku, tak mi się wydaje. Pytanie dotyczy pana opinii i przemyśleń na temat reformy edukacji. Nigdzie tego nie ma. Ciężko może znaleźć wypowiedzi w internecie na ten temat, natomiast chciałbym się dowiedzieć, jak prawica w pana osobie też. No to tylko w mojej osobie, bo ja nikogo nie reprezentuję poza sobą samym. Otóż ja uważam, że głęboka reforma edukacji w Polsce by się przydała, polegająca na tym, że zostałoby zlikwidowane Ministerstwo Edukacji, dlatego że państwowy monopol edukacyjny jest szkodliwy. Państwowy monopol edukacyjny jest szkodliwy. Narzucając jednolity program edukacyjny, realizuje cele ideologiczne, zupełnie o tym nikogo nie informując. Wmontowuje się, że tak powiem, w strategię rewolucji komunistycznej, która jest prowadzona w całej Europie. A reforma powinna polegać na pluralizmie programów edukacyjnych. Jeśli ktoś na przykład chciałby swoje dzieci nauczać genderactwa, no to niech je naucza, tyle tylko, że ciekaw jestem, jakie umiejętności nabędą i czy ktoś będzie chciał za te umiejętności im dobrowolnie zapłacić.
To jest, no tak, trzeba na to pytanie jakoś z góry odpowiedzieć. A jeżeli ktoś będzie chciał nauczać swoje dzieci jakichś pożytecznych umiejętności, to żeby też miał taką możliwość, ale żeby to była swobodna decyzja ludzi, zgodnie zresztą z konstytucyjnym zapisem, że rodzicom przyznaje się prawo wychowywania swoich dzieci zgodnie z ich zapatrywaniami. Z ich zapatrywaniami, a nie z zapatrywaniami każdorazowego ministra edukacji. To by była dopiero realizacja tego konstytucyjnego uprawnienia. Natomiast jeśli chodzi o ocenę tej reformy, to uważam, że ona jest dobra. Mimo wszystko jest dobra, dlatego że no, usuwa te usuwa największy idiotyzm z tej reformy poprzedniej, mianowicie gimnazja i licea jako właściwie nie wiadomo po co, bo przy edukacji młodego człowieka to nie jest tak, że tak ostatnie 3 lata edukacji to są po prostu 3 kolejne lata edukacji. Nie. To jest uwieńczenie, normalnie to jest uwieńczenie całego procesu edukacyjnego, kiedy to właściwie cały finał jest. Tymczasem licea cały ten finał marnowały. Cały ten finał marnowały. To po pierwsze. Po drugie, że młody człowiek, 14-latek czy 15-latek był zmuszony podejmować decyzję determinującą całe jego życie. No czego się będzie uczył, jaką specjalizację odbierze. Potem już mógł tylko wybrać, mógł się poruszać tylko w tym kanale, który wybrał, będąc kompletnie niezdolnym do dokonania takiego wyboru. Wreszcie trzeci mankament to jest cel edukacji. O ile poprzednio, nawet za komuny, tam były ideologiczne cele jak najbardziej, ale zasadniczym celem edukacji było wyposażenie ucznia w pewien zasób wiedzy i nauczenie go umiejętności korzystania z tego zasobu, w który został wyposażony, to na skutek reformy ministra Handkego celem edukacji stało się nauczenie ucznia prawidłowego rozwiązywania testów. To i szympansa można tak wytresować. Tyle tylko, że skutki tego są opłakane. Ja się zetknąłem z tym. Kiedyś zostałem poproszony o przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych z 250 kandydatami na politologię. No i żeby się nie katować samemu i żeby tych ludzi tam nie mordować specjalnie, a głównie przez lenistwo własne, licząc na to, że oni sobie nie powiedzą, o co ja ich pytam. I tak się okazało, to wyścig szczurów już są nauczeni. Nic od tego nie zależało, ale nie powiedzieli sobie. Każdemu zadawałem te same 3 pytania. Pierwsze pytanie było takie. Proszę wymienić państwa europejskie, w których są królowie. No to jakoś żeśmy tam dochodzili, gdzie są królowie. Chodziło o to, żeby się zorientować, czy ten kandydat w ogóle się interesuje takimi sprawami. No, drugie pytanie było trochę takie bardziej skomplikowane. Jak się nazywa ustrój polityczny państwa, w którym jest król i ustrój polityczny państwa, w którym nie ma króla? No to tam, gdzie jest król, to tam, że monarchiczny, a tam, gdzie nie ma króla, to przeważnie, że demokracja. No mówię, to nie ma takiego ustroju. No to dochodziliśmy tam przy pytaniach takich naprowadzających, jak, czy w Polsce jest król? No nie ma. A jaka jest oficjalna nazwa państwa polskiego? Rzeczpospolita Polska. No to niektórzy już chwytali, inni jeszcze nie, to tym innym jeszcze pytanie naprowadzające następne dawałem. A czy we Francji jest król? No nie ma. A jaka jest oficjalna nazwa państwa francuskiego? Republika Francuska. No to jaki ustrój polityczny? Republikański, dobrze. Na trzecie pytanie odpowiedział tylko jeden kandydat. Na 250, tylko jeden. A pytanie było takie. Proszę wymienić chociaż jedną zaletę ustroju monarchicznego i chociaż jedną zaletę ustroju republikańskiego. I w każdym przypadku widziałem, bo to się malowało na twarzy kandydata,
gorączkowe poszukiwanie w pamięci, jak brzmi poprawna odpowiedź. Więc ja widząc ten wyraz twarzy mówię, nie ma poprawnej odpowiedzi na to pytanie. Ja jestem ciekaw, co pan czy pani myśli. Jeśli na przykład pan myśli, że ustrój monarchiczny nie ma żadnej zalety, to niech mi pan to powie. Tylko proszę to uzasadnić. Nic. Nie było formuły, to nie wiemy, co myślimy. Po prostu. To jest jak w soczewce się skupiają wszystkie wady tego mechanizmu. I jeżeli cel nauczania miałby zostać przy okazji, w co niestety nie bardzo wierzę, bo pani, ta minister się wychlapała trochę z obfitości serca, usta mówi, my tu musimy w całym kraju przeprowadzić taką tą konsekwentnie tę reformę, żeby nam żaden uczeń nie wypadł z systemu. O to chodzi. Proszę bardzo. Słyszałem ostatnio wypowiedzi różnych przedstawicieli służb specjalnych, polskich, którzy wspominali o tym w swoich wypowiedziach, że grożą nam rozwiązania siłowe w Polsce i to może nastąpić w niedługim czasie. Mogą paść jakieś strzały, inne rzeczy. Jak pan to przewiduje? Bo z pańskiej wypowiedzi wynikało tak, że ta sytuacja polityczna, która się ukształtowała w tej chwili w Polsce, czyli dobra zmiana, może trwać jeszcze dłuższy czas. Jeżeli nikomu nie przyjdzie do głowy, żeby to zmienić, a może taki... No już niedawno była taka próba przesilenia politycznego. Moim zdaniem, wbrew temu, co tam Kukuniek twierdził, że grozi nam wojna domowa, to wojna domowa nam nie grozi z prostego powodu. Żeby była wojna... Dobrze, może troszkę doprecyzuję. Mamy trzy przypadki w Polsce. Prezydent miał wypadek samochodowy, premier miała stłuczkę i minister obrony narodowej również wypadek. Gdyby w tej chwili któryś z tych wypadków był skuteczny, proszę pana, no to... Bardzo trudna sytuacja, wybory na przykład trzeba by przeprowadzić. Nie, no dlaczego? Jakie? Bo, proszę pana... Kończy się moment dobrej władzy. Gdyby... Nie, no myślę, że pozycja... Myślę, że ciężar gatunkowy pani Szydło nie jest tak duży, żeby nie można było jej zastąpić kimkolwiek, więc to... No prezydenta rzeczywiście trzeba było przeprowadzić wybory. No to musi ostrożniej trochę się poruszać po kraju. Tyle bym mu doradził jako doradca doskonały. Natomiast jeśli pan pozwoli, to dokończę myśl. Moim zdaniem nie grozi nam wojna nowa, bo do wojny domowej potrzebne są przynajmniej dwie strony wojujące. A u nas takich dwóch stron nie ma. Drugiej strony nie ma. Jest tylko jedna. Naród polski jest najbardziej rozbrojony w Europie. Tu nie ma, z czym będzie bez prochu będzie strzelał, nie ma. Może być tylko coś w rodzaju stanu wojennego. Dlatego mówiłem, że najważniejsza w sytuacji międzynarodowego wsparcia dla jakiegoś przewrotu politycznego to jest stanowisko naszej niezwyciężonej armii. Komu ona zapewni osłonę siłową? Bo polityczną to Niemcy zapewnią na terenie europejskim, to jasne. Natomiast komu niezwyciężona armia zapewni osłonę siłową? No i to by przybrało postać jakiegoś stanu wojennego. Znaczy to tam wszystkich takich podejrzanych to aresztują, tam wsadzą do tego. Najbardziej takich tam powiedzmy pyskatych to nie wiem, skrócą o głowę tam. No zawsze trochę tam krwi musi się upuścić. A potem wszystko wróci do normy. Część ucieknie za granicę. Także znowu ten najaktywniejszy, zresztą 3 miliony wyjechało, to młodych ludzi, więc właściwie kto tu miałby wojować? Emeryci? Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Chciałabym prosić pana o opinię na temat innej reformy. Chodzi mi o Krajową Administrację Skarbową, czyli połączenie służby celnej z administracją skarbową, urzędami kontroli skarbowej. Czy mógłby pan się wypowiedzieć? Wie pani, no przypuszczam, że chodzi o to, że jak powiem tak, dotychczasowe doświadczenie
mi podpowiada, że jeżeli nie wiadomo, o co chodzi w takich reformach, to chodzi o to, żeby pod pretekstem reformy dokonać kuracji przeczyszczającej kadrowo te służby. Ponieważ normalnie tam gwarancje prawne jakieś są, tam ciągłości i tak dalej, to takiej rzeczy dokonać nie można. To podobnie z reformą ochrony zdrowia. Teraz rząd tam zamierza zlikwidować Narodowy Fundusz Zdrowia i wprowadzić te wojewódzkie, te. To już po raz trzeci. Przypominam, że pierwsza reforma ochrony zdrowia to była 1997 rok, kiedy wprowadzono kasy chorych, 16 terytorialnych i jedną mundurową. I gwarancje prawne dla personelu były takie, że nawet zmiana rządu nie wpływała na ich stabilność kadrową. Więc kiedy... I to zostały obsadzone te kasy chorych przez charyzmatycznego premiera Buzka tak jak trzeba, prawda? Ale kiedy w 2001 roku SLD wygrał wybory, no to premier Miller się zorientował, że nie może tam w ogóle żadnej polityki kadrowej. Nie miał innego wyjścia, tylko zlikwidować kasy chorych i wprowadzić Narodowy Fundusz Zdrowia z 16 delegaturami terenowymi. Ale to była reorganizacja bardzo poważna, więc można było dokonać wymiany kadrowej. No i teraz znowu mamy dokładnie taką samą sytuację. Nie można dokonać wymiany bez zasadniczej reorganizacji. W związku z tym trzeba tę reorganizację przeprowadzić, a cały czas reformie towarzyszy takie sentymentalne opowieści, że to jest wszystko dla nas, żeby nam nieba przychylić. I celem reformy z 1997 roku, a podobnie jak i wszystkich pozostałych, jest to, żeby pieniądze szły za pacjentem. No i idą podobno, ale w takiej odległości, że wszelki kontakt, nie tylko wzrokowy, ale w ogóle wszelki, został już dawno zerwany. I przypuszczam, że w tym przypadku o to samo chodzi. A potem no, ktoś inny chciałby się przysłużyć Rzeczypospolitej. Prawda? A jak tu mu nie pozwolić, żeby się mógł przysłużyć Rzeczypospolitej? Przecież nikt, aż ludzie aż przebierają nogami, żeby służyć bliźniemu swemu, prawda? A Rzeczypospolitej to ho, ho. Tym bardziej, że jak ujawniła w podsłuchanej rozmowie pani Elżbieta Bieńkowska w tej rozmowie z panem Wojtunikiem z CBA, tylko idiota służy za 6 000 zł, prawda? To jak już ktoś zacznie służyć, to może liczyć na dobre wynagrodzenie. I słusznie, bo cóż wynagradzać sowicie w tych zepsutych czasach, jeśli nie tych, którzy chcą służyć, prawda? Ja pozwolę zadać pytanie, ponieważ Polska jest pod wpływem stronnictwa amerykańsko-żydowskiego. Czy wyjaśniłby pan jakąś teorią, jakim wpływem jest Bruksela? W sensie chodzi mi o ten byt w nazwie Unia Europejska. Czy może jest to zbyt wielki i ogromny aparat polityczny, żeby był pod jakimkolwiek wpływem? No, wie pan, ktoś ten aparat kreuje. Nie można zapominać, że wie pan, mimo że tam tym takim nieformalnym hymnem Unii Europejskiej to jest ten Łoda do Radości, tam śpiewamy, że wszyscy ludzie będą braćmi, ale dopiero będą. Na razie nie są. Na razie narody nie zniknęły i interesy narodowe nie zniknęły. I to jest jeden czynnik, który tam ich kształtuje. Wie pan Schulz, który jest socjalistą i kandydatem na naszego brata, w przyszłości oczywiście, zachowywał się całkowicie zgodnie z niemieckim interesem państwowym, jak był tam przewodniczącym tego Parlamentu Europejskiego. Drugim czynnikiem takim to jest wpływ ideologiczny i takim to jest Żydokomuna. To jest Żydokomuna, która istnieje i jest główną siłą napędową rewolucji komunistycznej we współczesnym świecie. Znaczy akurat zachodnim, bo to w Ameryce i w Europie.
Jeżeli, ale proszę usiąść łaskawie, bo to wystarczy, że ja stoję. Jeżeli wydaje nam się, że żadnej rewolucji komunistycznej nie ma, a wielu ludziom się tak wydaje, to tylko dlatego, że ta rewolucja dokonuje się według innej strategii niż ta, którą my znamy i którą kojarzymy sobie z komuną, mianowicie strategii, nie według, my sobie kojarzymy strategię bolszewicką, którą znamy, która się składała z trzech elementów. Gwałtownej zmiany stosunków własnościowych, masowego terroru i masowego duraczenia. Ona przyniosła przerażające rezultaty, ale na dłuższą metę okazała się nieefektywna. W związku z tym dokonano zmiany strategii i obecnie rewolucja komunistyczna jest prowadzona według strategii, którą jeszcze w latach 20. XX wieku zaproponował włoski komunista Antoni Gramsci. Gramsci uznał, że głównym polem bitwy rewolucyjnej powinna być sfera ludzkiej świadomości, czyli sfera kultury szeroko pojmowanej. W związku z tym na pierwszy plan w tej strategii wysuwa się masowe duraczenie, które się dokonuje przy pomocy piekielnej triady właśnie państwowego monopolu edukacyjnego, mediów i przemysłu rozrywkowego. Narzędzia terroru są stworzone, ale nie są używane w skali masowej, między innymi dlatego, że duraczenie przynosi znakomite rezultaty. Ludzie poddani tej piekielnej triadzie głupieją w skali masowej. Myślą, że to tylko naprawdę. No i nie trzeba ich wcale terroryzować, bo tu oni, no teraz jak tam kicają na komendę w obronie demokracji, to po co ich terroryzować? To przecież to wystarczy tylko im. Mało tego, doszło do zmiany głównego, znaczy dochodzi do zmiany głównej siły napędowej rewolucji. Kiedyś to był, się mówiło, proletariat. Czyli pracownicy najemni, tradycyjny proletariat, ale to był sojusznik rewolucjonistów taki nieszczery. Bo o czym marzył proletariusz? Żeby jak najszybciej przestać być proletariuszem, się dorobić. I taki proletariusz, który się dorobił, stawał się największym wrogiem rewolucji. Zwróćcie Państwo uwagę, że ci rewolucjoniści nikogo tak nie nienawidzili, nawet plutokratów tak nie nienawidzili, jak drobnomieszczan, czyli proletariuszy wzbogaconych. Bo taki proletariusz wzbogacony zaczynał rewolucjonistów nienawidzić z całego serca z obawy, że zechcą mu odebrać to, czego się dorobił. Nie bezpodstawnie tak myślał, bo rzeczywiście oni tak chcieli. W związku z tym i pracownicy najemni, czyli proletariat tradycyjny, wzgardził rewolucją i rewolucjonistami. A rewolucjonista bez proletariatu nie może istnieć. No kogo będzie wyzwalał, prawda? I argusowe oko rewolucjonistów spoczęło na kobietach. Kobiety się świetnie nadają na proletariat zastępczy, bo kobieta, no z małymi wyjątkami, powiedzmy tam stary komuch Bęgowski, który się tam przeistoczył w Annę Grodzką i tak dalej, ale to są wyjątki. Zasadniczo kobieta, wszystko jedno, czy biedna, czy bogata, kobietą być nie przestanie. Więc wystarczy tylko ją oduraczyć. W jaki sposób? Ano wmówić jej, że jest nieszczęśliwa, a która kobieta nie jest nieszczęśliwa, bo jest oprymowana przez męskie, szowinistyczne świnie. I dopóki jej nie wyzwolą z tej opresji rewolucjoniści, no to będzie nieszczęśliwa. A kto nie chciałby być szczęśliwy? Prawda? No i mamy całe tam tabuny tutaj kobiet, które są w awangardzie rewolucji. Jako proletariat zastępczy. No myślę, że tam ci rewolucjoniści nieźle sobie używają, ale to no, każdy z czegoś tam musi używać sobie także. To są te czynniki, które wpływają na kształt, na sposób postępowania tych właśnie dygnitarzy. Zresztą powiedzmy sobie szczerze, oni wszyscy świecą światłem odbitym, bo wie pan o ich, że tak powiem, ciężarze gatunkowym, to świadczy jedna rzecz. Otóż gdyby Niemcy na przykład z jakiegoś powodu, nie wiem z jakiego w tej chwili, tylko tak mówię,
zapomnieli zapłacić składkę do Brukseli, to co by się stało z tymi wszystkimi dygnitarzami? Ano, w jednej chwili musieliby wszyscy wrócić do domu z prostego powodu, bo nie mieliby czym zapłacić za hotel i restaurację. I tak by się to dygnitarstwo skończyło w jednej chwili. Oni świecą światłem odbitym. To są tylko wydmuszki. No, pan Tusk, daleko nie szukając, on ma tytuł prezydenta Europy, ale tak naprawdę to ma dwie ważne kompetencje. Może otwierać i zamykać posiedzenia Rady Europejskiej. To jest wielki dygnitarz. Pieniądze są prawdziwe, bo on ma uposażenie siedmiokrotnie większe od uposażenia, jakie miał jako premier. To rzeczywiście jest o co walczyć i to już jak raz się załapie na to stanowisko, to już jest aż do śmierci. No to kto by zrezygnował z takich alimentów, prawda? Ale to jest, to tylko pieniądze są prawdziwe, natomiast reszta to nie. Proszę bardzo. Dobry wieczór. Ja chciałem się też o takie dwie rzeczy. Pierwsza to jest, jak tworzenie projektu między morze, czy też nowe jednostki, jak to pan Marian Kowalski nazywa, albo Unii Środkowoeuropejskiej, miałoby przeszkadzać w interesach amerykańskich i prowadzić do konfliktu z Rosją. Drugie pytanie jest takie, że za trochę ponad miesiąc są wybory w Holandii i tam coraz większe siły zbiera stronnictwo, które jest jest przeciwko islamowi, antyislamskie i antymuzułmańskie. I też deklaruje, że chce zrobić wyjście z Unii Europejskiej. I to myślę, że to może mieć kolejne wpływy na tym, że we Francji będą też wybory i to może się też na to przełożyć. Jak pan sądzi o tym? Proszę pana, no to, że jakaś polityka może sprowadzić ryzyko konfliktu z Rosją, to nie powinno to nikogo specjalnie odstraszać, takie ryzyko. Polityki bez żadnego ryzyka prowadzić się nie da. Jak ktoś chce uniknąć ryzyka, to nie powinien wychodzić z domu. No bo iluż nieszczęść można było uniknąć, jakby ludzie nie wychodzili z domu. Natomiast, no w domu też, ale lepiej nie wychodzić z domu. Natomiast takie ryzyko powinno być tylko skalkulowane. Skalkulowane i tyle. Bo gdybyśmy się mieli kierować tym, że no, Rosji to się nie spodoba, prawda, to nie róbmy tego, bo Rosji się to nie spodoba. Putin będzie niezadowolony, nie można zasmucać Włodzimierza Putina. No to znaczy, że już nie prowadzimy żadnej polityki, tylko za nas prowadzi ją Włodzimierz Putin. A my tylko wisimy na telefonie, wasze wieliczeństwo, czy możemy tutaj zrobić krok lewą nogą, czy prawą? Co wasze wieliczeństwo na ten temat sądzi? Czy nie ma nic przeciwko temu? To nie jest żadna polityka. To nie jest żadna polityka, więc jak ktoś w ten sposób myśli, to powinien zacząć myśleć w inny sposób, chyba że nie chce być politykiem polskim, tylko jakimś innym, no to wtedy oczywiście może być jakimś Volksdeutschem czy tam kimś, no to wtedy tak. Natomiast co do tego, w jakim kraju pan mówił te wybory? W Holandii. W Holandii. Wie pan, no... To, że społeczeństwa europejskie są zaniepokojone sytuacją, tą wędrówką ludów, jakiej doświadczają, to jest oczywista oczywistość i prędzej czy później reakcja się na to pojawi. Tym bardziej, że proszę zwrócić uwagę, że w momencie apogeum tego kryzysu migracyjnego
Unia Europejska udowodniła całkowitą swoją niefunkcjonalność. Przecież państwa członkowskie musiały sobie radzić każde na własną rękę. Unia Europejska, ci wszyscy dygnitarze, okazali się kompletnie nieużyteczni. No pani Frederica Mogherini, która włoska komunistka, co zrobiła? Rozbaczała się. No, rozbaczała się. No, dużo nam to pomoże. Prawda? I to nie dlatego, żeby nie było narzędzi do opanowania sytuacji. Bo narzędzia do opanowania sytuacji były. Karabin maszynowy każdego uchodźcę dogoni. Przecież. Każdego. Tyle tylko, że nikt nie miał odwagi użyć tego narzędzia. No, mało tego, jeszcze to teraz taka histeria zapanowała, to fakt prasowy oczywiście, z tymi dziećmi z Aleppo, tam co prezydent Karnowski z Sopotu. Nie wiem, dlaczego on się pytał rządu o pozwolenie, żeby te dzieci do Sopotu zaprosić, jak chciał, nawet do swojego domu mógłby je zaprosić. On, tam widziałem, że Nergal ma taki duży dom w Sopocie, to tam mógłby też je zaprosić. A jakoś nie, tylko do rządu o pozwolenie się pytał. Mało tego, zmobilizowane zostały wszystkie pudła rezonansowe, między innymi dwóch przewielebnych księży, ksiądz Kazimierz Sowa. Nie wiem, gdzie ksiądz Kazimierz Sowa mieszka, ale jak jest taki wrażliwy, to powinien przynajmniej jedno dziecko zaprosić do siebie. Najlepiej chłopczyka, jakiegoś takiego pulchnego. No to nie dlatego, żebym jakieś intencje mu przypisywał, uchowaj Boże, gdzieś bym śmiał, ale no lepiej chłopczyka niż dziewczynkę, prawda? Przecież no innej płci nie może zaprosić, żeby nawet chciał. Więc, a jakoś nie słychać, żeby, tylko liczy na to, że kto inny to zrobi. No to kto ma zrobić? Jeden na drugiego się ogląda, prawda? Ja uważam w tej sprawie, że niedobrze, że państwa się zajmują takimi rzeczami, znaczy rządy. Jeżeli ktoś chce zaprosić do siebie gości, to żaden rząd nie powinien mieć prawa mu tego zabronić. Ale to powinny być decyzje poważne. Więc jeżeli ktoś chce zaprosić do siebie uchodźców, dajmy na to syryjskich, to proszę bardzo, tylko musi złożyć notarialne zobowiązanie, że będzie tych swoich gości na własny koszt kwaterował, utrzymywał, żywił, leczył, w chorobie odziewał i tak dalej, bez możliwości jednostronnego wypowiedzenia tego zobowiązania, no i złożyć stosowne poręczenie majątkowe. Bo jeżeli nie, to wszystkie takie deklaracje to jest nic innego, tylko nawoływanie do kradzieży zuchwałej. Bo jeżeli ja na przykład zapraszam gości do siebie, a potem usiłuję wymusić, żeby cała wieś się składała na ich utrzymanie, to się nazywa kradzież zuchwała. I to, że tam różni cywile propagują kradzież zuchwałą, to już żeśmy się do tego przyzwyczaili, bo to nasi umówiani przywódcy w większości to robią. Ale to, że księża katoliccy zaczynają kradzież zuchwałą oficjalnie pochwalać, to tego jeszcze nie było. Rzeczywiście to coś nowego jest. To coś nowego. Więc myślę, że taka reakcja polityczna, zresztą w Niemczech też się ujawniła, czy doprowadzi do wyprowadzenia Holandii z Unii Europejskiej? Myślę, że nie. Dlatego Niemcy proponują Europę dwóch prędkości. Co to znaczy Europa dwóch prędkości? Podział Europy na dwie części, na Festung Europa i peryferię. To jest stara, ulubiona niemiecka koncepcja, Festung Europa, twierdza Europa. I to jest Niemcy, Francja i kraje Beneluxu. Francja dlaczego? Dlatego, że ma broń jądrową. Niemcy mnóstwo forsy wpakowały,
w ramach wspólnej polityki rolnej, żeby gospodarka francuska nie zbankrutowała pod ciężarem budowy arsenału nuklearnego. Dlaczego? A dlatego, że mają nadzieję, że kiedyś położą palec na tym cynglu. Bo na razie, na skutek wojny przegranej przez Adolfa Hitlera, nie wolno im mieć broni jądrowej. Więc jeżeli teraz Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla Frankfurter Allgemeine Zeitung powiada, Europa ma być mocarstwem jądrowym, to wyobrażam sobie, jak to brzmi w niemieckich uszach, jak chóry anielskie. Prawda? Następna akcja uświadamiająca Europejczyków German Death Camps. Chciałem znać Pańską opinię na ten temat. Jaka? German Death Camps. Tak. No, wie pan, to no dobrze, że coś takiego jest, ale to jest taka, wie pan, to tak jakby ktoś tam próbował zawracać Wisłę kijem. Mówię, to jest taki heroiczny wysiłek, tyle tylko, że moim zdaniem mało skuteczny. Bo z czym mamy do czynienia? Mamy do czynienia z dwiema politykami historycznymi, niemiecką i żydowską, które są ściśle ze sobą skoordynowane, przynajmniej od 2000 roku, kiedy to nowy niemiecki kanclerz Gerhard Schröder w jednym ze swoich przemówień powiedział, że okres niemieckiej pokuty dobiegł końca, co oznaczało, że Niemcy już nie będą żadnych suplik odszkodowawczych przyjmować. Widocznie kierownictwo niemieckie doszło do wniosku, że 100 miliardów marek plus okręty podwodne, które Niemcy przekazały Izraelowi i organizacjom żydowskim, no wystarczy. Zresztą rzeczywiście społeczność żydowska w Europie nie dysponowała nigdy majątkiem tego rzędu, także to było, że tak powiem, z naddatku. Ale wszystko jedno, dysponowała, nie dysponowała, co nas to obchodzi. Powiedział Niemiec, że już nie, to nie. Dla strony żydowskiej stwarzało to zupełnie nową sytuację, bo polityka historyczna strony żydowskiej jest nakierowana na efekt w postaci zapewnienia materialnej eksploatacji Holokaustu. No i dotychczas się to świetnie udawało, no ale tu Niemiec powiedział, że nie. Więc polityka historyczna żydowska musiała w tych warunkach zostać ściśle skoordynowana z polityką historyczną niemiecką. Na czym polega niemiecka? Na stopniowym zdejmowaniu z Niemiec odpowiedzialności za II wojnę. W związku z tym koordynacja polityki żydowskiej z niemiecką musiała polegać na tym, że w miarę zdejmowania z Niemiec odpowiedzialności za II wojnę, trzeba było tę odpowiedzialność przerzucać stopniowo na winowajcę zastępczego, na którego została wytypowana Polska. No i stąd mamy polskie obozy koncentracyjne, śmierci i tak dalej, i tak dalej. Filmy takie jak Nasze Matki, Nasi Ojcowie, to nie jest ostatnie słowo, to przejdziemy na żywo. I ten samochód z tym plakatem to jest takie zawracanie Wisły kijem. Tu mamy sztaby pierwszorzędnych fachowców dysponujący ogromnym budżetem na przekupywanie mediów. Przez co pan myśli, że co? Że media to za darmo publikują takie, narażając się na procesy? A już ci. Wydawca dostaje niezły szmalec. Słuchajcie, no tam, zróbcie tutaj tego. No to robi. No to robi, ma rezerwę na procesy, finansową rezerwę na procesy, właściwie bez ryzyka to robi. A bo jest tutaj do wyciągnięcia 60 parę miliardów dolarów, no to dlaczego nie? Kto by nie chciał się schylić po takie pieniądze? I jeszcze w dodatku pan doktor Szewar Weiss, który popiera te roszczenia wobec Polski. Wielokrotnie dawał temu publicznie wyraz. Dostaje od prezydenta Dudy order Orła Białego. No to, to na co jeszcze czekać? I tu ten samochód z tym Hitlerem takim stylizowanym. No to mówię, zawracanie Wisły kijem. No. Szanowni Państwo, ostatnie krótkie pytanie i poprosimy o krótką odpowiedź. Panie Stanisławie, czy przewiduje pan powrót do polityki? Nie. Jak wszyscy się skompromitowali, będzie różnie. Szanowny panie, przecież ja nic innego nie robię, tylko komentuję wydarzenia polityczne
I wydaje mi się, że jakby tu powiedzieć, no robię to nieźle. Czasami nawet mam wrażenie, że te moje komentarze są zdecydowanie lepsze od działalności różnych polityków. No to dlaczego miałbym się zamieniać teraz? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Aha. Tych z Państwa, którzy mają książki, to zapraszam tu do stołu, jeśli są zainteresowani uzyskaniem autografu. Proszę bardzo. Dowiedziałem się przypadkowo, że Donald Trump zapowiada straszliwe cięcia wydatków publicznych na 10 bilionów dolarów w ciągu najbliższych lat, więc tam będzie rzeź niewiniątek, schetyniątek w Ameryce. Zaczynam się martwić o niego. Zaczynam się martwić o niego, bo to tam terroryści to terroryści, ale jak tylu ludzi w Ameryce w krótkim czasie straci takie alimenty, to któryś może dostać desperacji i próbować odstrzelić prezydenta. A tymczasem nie budujemy żadnych zalążków siły, tylko pomstujemy na Putina, że Putin taki, Putin owaki. No, powiedziałem w tym felietonie w Radio Maryja w środę, że dla nas najlepszy był taki prezydent jak Borys Jelcyn jeszcze w fazie dekadencji. No ale tak nie jest. No i co na to poradzimy? To jest dla nas zła wiadomość, że Rosja ma takiego prezydenta. No ale takiego ma. I takich ma ideologów.